Dzień dobry, Monika Skrocka. Dzisiaj moim gościem jest Zyta Czechowska. Zyto, powiedz proszę kilka słów o sobie. Dzień dobry. Jestem nauczycielem, a przede wszystkim pedagogiem specjalnym. W zasadzie już 28 rok pracuję z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, ale też z uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, czyli z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością. Oprócz tego, że jestem nauczycielem, od wielu też lat prowadzę swój niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli, akredytowany ośrodek, też współpracuję z różnymi nauczycielami, edukatorami, mam też ogromną przyjemność współprowadzić bloga edukacyjnego specjalni.pl z moją koleżanką Jolą Majkowską i wydaje mi się, że jestem entuzjastą zarówno edukacji, jak i nowych technologii, bardzo lubię nowinki, nowości ze świata edukacji i na co dzień tym się pasjonuję. Świetnie, na pewno o tych nowinkach technologicznych też porozmawiamy, bo to jest i ciekawy temat, i na czasie, chociaż też mi się wydaje, że też troszeczkę będą wiadomo dysproporcje, tak, ze względu na rejony, na też chęć nauczycieli, na chęć uczniów. No, zobaczymy. Powiedz mi proszę, a kim chciałaś być jako dziecko? Nie zaskoczę Ciebie dzisiaj, dlatego że chciałam być nauczycielem. Ja pochodzę z takiej wielodzietnej rodziny, mam 9 rodzeństwa i miałam, przyznam, na kim eksperymentować, jeśli chodzi o... Jesteś starsza, czy pośrodku gdzieś? Jestem z 8 dzieckiem z kolei, czyli przede wszystkim starsze rodzeństwo, ale też 2 młodsze siostry. Notabene moja starsza siostra jest też nauczycielką i młodsza siostra ode mnie też jest nauczycielką. Mam też siostrzenicę i bratanicę, które też wykonują ten zacny zawód, więc jakby taka rodzina bardzo pedagogiczna i nauczycielska. Czasami podczas uroczystości mamy radę pedagogiczną, taką nieformalną. Ja bardzo chciałam być nauczycielem, jakoś tak jakby od najmłodszych lat, zresztą moja matka chrzestna też była nauczycielką, dyrektorką szkoły i też często jakby też inspirowałam się tym, co robi. Bardzo lubiłam organizować, kreować pewne wydarzenia szkolne, zarówno w szkole podstawowej, jak i później w szkole ponadpodstawowej. Tak się zdarzyło, że też byłam przewodniczącą szkoły. Wydaje mi się, że byłam takim dobrym organizatorem, ale też pomysłodawcą, miałam kreatywne pomysły na różne inicjowane przeze mnie, ale też przez innych moich kolegów i koleżanki, zarówno uroczystości, jak i wydarzenia szkolne. Lubiłam właśnie, czasami nawet bawiłam się w nauczyciela, przygotowywałam sobie swój dziennik, albo też kiedyś dostałam, pamiętam, od mojej matki chrzestnej taki prawdziwy dziennik i byłam najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, że mogę wpisywać tam właśnie listę obecności, oceny, tematy. No i tak się zdarzyło, że tym nauczycielem zostałam. Nie żałuję. I tak się zostało. No właśnie, ale Zyto, ty nie jesteś zwykłym nauczycielem, bo zostałaś nauczycielem roku w 2019 roku. Powiedz mi proszę w ogóle, jak to jest być nauczycielem roku, no bo to jednak jest wyróżnienie, tym bardziej, że jakby twoja też no, kariera zawodowa potem myślę, że bardzo ruszyła. Natomiast ja jeszcze chciałam tutaj wziąć twój cytat, bo on mnie bardzo zauroczył i bardzo wzruszył, że właśnie ty powiedziałaś, że nie wychowasz olimpijczyków, naukowców, lingwistów czy laureatów prestiżowych konkursów, moi absolwenci nigdy nie będą studentami, naukowcami, być może nigdy nie założą swojej rodziny. Najważniejsze jednak dla mnie jest to, żeby byli szczęśliwymi i kochanymi ludźmi z poczuciem sprawstwa i spełnienia, by mogli doświadczać rzeczy dotychczas nieosiągalnych, by mieli poczucie przynależności do społeczeństwa, by czuli się takimi jak my. Co się u Ciebie w ogóle zmieniło po uzyskaniu tego miana? No bo cytat jest taki wow, natomiast on się odnosi właśnie do dzieci ze spektrum, z niepełnosprawnościami, prawda? Natomiast no, ty zrobiłeś też kawał roboty takiej też z nauczycielami z różnych szkół. Pytanie takie wieloetapowe, bardzo złożone, więc pozwól, że jakby od początku zacznę. Jestem zwykłym nauczycielem, właśnie nauczyciele roku, którzy mają ogromny zaszczyt otrzymać tytuł nauczyciela roku, w moim przypadku 2019 roku. To są zwykli nauczyciele, którzy mają ogromne serce i też wielką pasję do wykonywania tego zawodu. Są niezwykle zaangażowanymi, kreatywnymi, twórczymi nauczycielami, dla których edukacja, młodzież, wychowanie no, jest bardzo ważne i
pokazują też poniekąd, w jaki sposób tę edukację można trochę zmieniać za pomocą metod, różnych projektów, których jesteśmy takimi inicjatorami czy też autorami. Więc myślę sobie, że jestem nadal tym samym nauczycielem. Jakby dla mnie to było w ogóle ogromne zaskoczenie i nie będę tutaj kokietować, że spodziewałam się, absolutnie się nie spodziewałam. Złożyłam tę aplikację o nauczyciela roku po wielu latach takiej namowy przez różnych nauczycieli. W zasadzie chyba zabierałam się 2 razy do pisania wniosku i za każdym razem pomyślałam sobie, a w zasadzie chyba niekoniecznie, nie dla mnie nauczyciel z wiejskiej szkoły, to jeszcze specjalnej, może jakby tutaj potrzeba właśnie laureatów, olimpijczyków, żeby w tym zacnym konkursie wziąć udział. Okazało się, że niekoniecznie, że właśnie chodzi o te rzeczy, które są niemierzalne, a raczej jakby wypływają z naszego serca, z potrzeby uczniów, rozpoznawanie tych potrzeb i tak dalej. Złożyłam wniosek i okazało się, że zostałam nauczycielem roku 2019. Dla mnie było to, no, tak jak powiedziałam, ogromny zaszczyt, wyróżnienie, ale też jakby od razu pomyślałam, że to jest taki moment, w którym mogę szerzej, głośniej, mocniej mówić o edukacji specjalnej, trochę odczarowywać mit szkół specjalnych jako o miejscach archaicznych, takich, w których się nic nie dzieje, które są przechowalnią tylko i wyłącznie dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Absolutnie tak nie jest i uważam, że wiele szkół specjalnych to jest miejsce wymarzone dla dzieci z różnymi dysfunkcjami, zaburzeniami, w szczególności niepełnosprawnością intelektualną, że pracują tam fantastyczni nauczyciele, pasjonaci, entuzjaści, przede wszystkim fachowcy, którzy mają ogromną wiedzę, jeśli chodzi o terapię, o edukację tych dzieci. I właśnie chciałam też jakby poprzez swoje działania, które wcześniej też pokazywałam, umieszczałam na blogu, promowałam, ale wiesz jak to jest, jeśli nie jesteś rozpoznawalną osobą, to jakby dotarcie do większej liczby nauczycieli nie jest takie proste, chociaż jakby od lat małymi krokami wspólnie z Jolą poprzez swojego bloga, czy przez fanpage, czy przez różne swoje profile na mediach społecznościowych, starałam się pokazywać tylko i wyłącznie dobre praktyki. Wydawało mi się i do dzisiaj jakby jestem przekonana o tym, że mówienie ciągle tylko i wyłącznie o bolączkach edukacji, o tym, co nie działa, co jest złe, narzekanie jakby nie przynosi też wiele dobrego i zbyt mało jest jeszcze w tej przestrzeni internetowej dobrych praktyk, a przecież mamy no, grono fantastycznych nauczycieli, genialnych w ogóle fachowców, specjalistów, którzy jakby wkładają swoje serce w edukację, ale nie mają jakoś tak siły przebicia, dlatego że wiesz, lepiej przebija się zawsze ten temat, że coś się nie udaje, że jest źle, że biznesowo zawsze ta strata działa lepiej niż potencjalny zysk. Natomiast tak jak mówisz, to też trzeba zwrócić uwagę, ilu nauczycieli robi dobrą robotę. Mhm. Tak jak rozmawiałyśmy przed programem właśnie o tej mojej przyjaciółce, ona też właśnie uczy w szkole specjalnej i ja zawsze ją bardzo podziwiałam i podziwiam, że właśnie wiesz, tak jak mówisz, no, to jest często tworzenie czegoś z nikego wręcz, tak, no bo szkoły często są niedoinwestowane, tak, i to też jak ona właśnie tu jakieś rzeczy, ja się śmieję, że czasami właśnie w biurach się pracownik wynosi rzeczy z biura do domu, ona wszystko z domu. A my przynosimy do szkoły. Tak, do szkoły, więc to jest jakby w drugą stronę. Jeszcze jakby nawiążę do tego cytatu, pozwól, bo właśnie wydaje mi się, że chyba to był cytat z jakiegoś mojego wywiadu, może po uzyskaniu nauczyciela roku. Z twojego tego listu, tego przynajmniej. A, okej, okay, z mojego wniosku, tak, rzeczywiście, to już było kilka lat temu, więc też nie do końca pamiętam, ale jakby to przekonanie towarzyszy mi do dzisiejszego dnia. Zawsze mówimy, że na sukces dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi trzeba czekać naprawdę czasami wiele lat, trzeba włożyć podwójną siłę, czy czasami więcej tego zaangażowania niż w pracy z uczniami w normie intelektualnej i bez tych dysfunkcji i różnych zaburzeń. I my jako pedagodzy specjalni mamy już coś takiego, że cieszymy się nawet z tego najmniejszego sukcesu, z każdego progresu, z każdego jakby zaangażowania tych naszych dzieci. Nie oczekujemy tego, że właśnie na końcu gdzieś będziemy mieli olimpijczyka, czy maturzystę, czy ucznia, który
osiągać będzie ogólnopolskie sukcesy. Dla nas sukcesem jest to, kiedy właśnie dziecko po kilku latach nauczy się wiązać buty, czy kiedy zgłasza swoje potrzeby fizjologiczne, czy wtedy, kiedy potrafi zapisać swój adres zamieszkania, czy wtedy, kiedy panuje nad swoimi niepożądanymi zachowaniami, wtedy, kiedy potrafi regulować swoimi emocjami, ale też wtedy, kiedy wyrasta na naprawdę fajnego, mądrego, dobrego człowieka i w życiu dorosłym potrafi być samodzielnym i w tych wszystkich przestrzeniach społecznych, rodzinnych i zawodowych na miarę swoich możliwości odnajduje się i osiąga swoje sukcesy. I to jest dla nas chyba największą radością. No to chyba tak samo jak dla każdego rodzica, prawda? Że to wiesz, chyba o to w tym życiu chodzi, tak? Żeby potem sobie też poradzić społecznie. A powiedz mi proszę, no bo ty sama uwielbiasz nowoczesne technologie, też często o nich mówisz. Sama pokazujesz, jak je wykorzystywać właśnie w szkołach, także i zwykłych, i specjalnych. Czy powiedz mi proszę tak z praktycznego punktu widzenia, czy nauczyciele i uczniowie chętnie biorą udział w takiej cyfryzacji i zmianie metod, czy jednak się spotykasz z takim oporem, tak? I jeśli tak, to do której ze stron? Wiesz co, jakby to się zmienia na przestrzeni ostatnich lat bardzo. Ja wykorzystuję nowe technologie w pracy z uczniami i pokazuję nauczycielom, jak można kreatywnie, efektywnie za pomocą aplikacji, programów i różnych platform motywować uczniów do aktywności, też jakby inicjować różne wydarzenia, urozmaicać ten proces edukacyjno-terapeutyczny. I te wszystkie nasze inspiracje moje, ale też Joli możecie znaleźć na blogu specjalni.pl, bo na bieżąco od kilku lat tam zamieszczamy różne posty. Natomiast mam taką obserwację, że jeszcze przed pandemią wielu nauczycieli jakby było sceptycznych co do nowych technologii. Oczywiście, my żyjemy w różnych bańkach w mediach społecznościowych. Ja poniekąd otaczam się takimi osobami, które jakby powielają mój pogląd i też są bardzo zainteresowani wdrażaniem tych nowinek edukacyjnych w codziennej swojej rzeczywistości szkolnej. I ja obserwowałam nauczycieli właśnie takich, wiesz, na przykład w grupie Super Belwszy, do której należę od kilku lat, oni byli tak naprawdę propagatorami, takimi inicjatorami wykorzystywania nowych technologii. Na blogu Super Belwszy RP właściwie na bieżąco pokazywali wykorzystanie tych nowinek, organizowali jako pierwsi przeróżne webinary, przeróżne konferencje i tam byłam wśród ludzi i nadal jestem, którzy rzeczywiście byli mocno zainteresowani wykorzystywaniem nowych technologii. Później już jako prowadząca szkolenia rad pedagogicznych, bo od wielu lat prowadzę swoją firmę szkolącą nauczycieli i doskonalącą w różnych obszarach, również w zakresie nowych technologii. Od kilku lat prowadzę akredytowany niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli i mam taką obserwację, że kiedy organizowałam, czy organizowałyśmy z Jolą różne webinary, szkolenia, wydarzenia, to przychodzili nauczyciele praktycznie ciągle ci sami, czyli widzieliśmy po zapisach, że to są mniej więcej ci sami nauczyciele, pedagodzy, specjaliści, których ten temat bardzo gdzieś tam żywo zajmuje. Nastąpiła zmiana w momencie, kiedy była edukacja zdalna, kiedy wybuchła pandemia i tutaj no już nie było wyjścia, trzeba było wykorzystywać nowe technologie, nauczyć się obsługiwać platformy do organizacji lekcji online, tworzyć wirtualne, interaktywne materiały, prezentacje, ćwiczenia i widzieliśmy taki wzmożony, bardzo wzmożony ruch zainteresowania nauczycieli i tutaj trzeba było znowu podzielić tych nauczycieli na dwie grupy. Byli tacy, którym bardzo zależało na tym, bo chcieli jak najlepiej te swoje lekcje prowadzić. Byli tacy, którzy byli poniekąd zmuszeni, nie mieli wyjścia i wiedzieli, że to jest jedyna droga do tego, żeby rzeczywiście w miarę efektywnie te zajęcia prowadzić, ale bez większego zaangażowania i entuzjazmu. I ci nauczyciele... Zobacz też, że w pandemii były też w różny sposób prowadzone te zajęcia, tak? Że tak. Wiesz, bo to też mówiono, tak, że i uczniowie mają różny dostęp do sprzętu, prawda, do materiałów, ale i nauczyciele, tak? No bo ja sama po swoich klientach wiem, że były modele, gdzie to się świetnie sprawdzało i były modele, gdzie po prostu, wiesz, dostawali wręcz moje klientki, dostawały, wiesz, SMS-em rzeczy, które dzieci młodsze powinny przerobić, tak? Ale wiesz, jakby nie do końca to była wina nauczycieli, dlatego że też szkoły
nie były kompletnie przygotowane. Wiesz, wielu dyrektorów w ogóle nie widziało potencjału w nowych technologiach, nie widziało potrzeby, żeby scyfryzować też jakby funkcjonowanie i organizację pracy szkoły. Ja przyznam, że jako nauczycielka szkoły specjalnej nasza szkoła może być wzorem do naśladowania, dlatego że my od wielu lat w szkole wykorzystywaliśmy jako rada pedagogiczna możliwości chmury, najpierw na Google'ach, później już przenieśliśmy na 2 lata chyba przed pandemią do Office 365 i my już jako nauczyciele mieliśmy takie podstawowe umiejętności w zakresie chociażby obsługi Teamsów, jakby tworzenia materiałów wirtualnych, udostępniania do edycji, bo współdziałaliśmy już od wielu lat, jakby tworząc chociażby dokumentacje dla uczniów, czy różne dokumenty w kontekście pracy szkoły. I nam było troszeczkę łatwiej, wystarczyło tylko założyć uczniom jakby konta na Office 365 i jakby praktycznie po 2 dniach my zaczęliśmy działać w ten sposób. Oczywiście z uczniami, którzy potrafili to robić, którym też pomagali rodzice i tutaj ta pomoc rodziców była nieoceniona i trzeba było tutaj z rodzicami mocno współpracować, ale wracając do tych nauczycieli. No i teraz wydaje mi się, że wiesz, po edukacji zdalnej, gdzie mieliśmy przesyt tych lekcji online, przesyt nowych technologii, znowu jakby to grono się wymieszało. Nauczyciele, dla których nowe technologie nie stanowią w ich ocenie żadnej wartości, czy też no nie są dla nich jakąś inspiracją, czy nie uważają, że one rzeczywiście są potrzebne nowym, znaczy młodym ludziom, to oni przestali z nich jakby korzystać. Kompletnie zaniechali temu i trochę żałuję, bo jakby już wzrosły te kompetencje cyfrowe, warto było je gdzieś tam kontynuować. Cały czas się... Zobacz, że to jednak i czas pandemii i zresztą właśnie cały zbiór nauczycieli, prawda, wszyscy produkowali te materiały i one w pewien sposób no, gdzieś tam już są w tej sieci, tak? Więc no to już świetne. Można zalecać, tak? Tak, ale wiesz, i to była ta grupa, która powiedziała nie jakby przechodzimy znowu do lekcji offline, analogowych metod, ale są też nauczyciele, którzy po edukacji zdalnej jakby załapali takiego bakcyla i rozwijają się w tym obszarze, cały czas podnoszą swoje kompetencje. No i oczywiście ci entuzjaści, którzy cały czas pokazują, inspirują, tworzą te materiały. Słuchaj, na grupie Geniali Grupa Polska, prowadzonej przez Agnieszkę Halicką, tam w ogóle zadziały się cuda. No, nauczyciele z całej Polski tworzyli fantastyczne prezentacje, materiały, ćwiczenia, zadania z różnych przedmiotów pod kątem realizacji treści z podstawy programowej. Na Wakelecie, czyli na takiej aplikacji, w której można tworzyć różne kolekcje, jest mnóstwo kolekcji stworzonych przez nauczycieli, właściwie do każdego przedmiotu i dzisiaj myślę sobie, że no, nie można powiedzieć, że nauczyciel, który do tej pory jakby nie korzystał z nowych technologii, nie ma materiałów, nie ma narzędzi, nie ma pomysłów, bo nawet jeśli sam nie tworzy tych zasobów, może skorzystać z gotowych treści, które przygotowali inni nauczyciele. I nie tylko w Geniali, bo jakby w różnych innych aplikacjach, pewnie o tym jeszcze będziemy rozmawiały. Właśnie chciałam się ciebie zapytać, jakie polecasz takie dla uczniów i dla rodziców, takie sprawdzone strony do zdobywania wiedzy? Ja może tak, od razu autopromocja. Jestem współautorką książki Jak nie zgubić dziecka w sieci. To jest książka, którą napisałam we współpracy z Mikołajem Marcelą. Wyobraź sobie, że zaproponował mi napisanie tej książki właśnie od razu po edukacji zdalnej, kiedy widzieliśmy, że jest ogromna potrzeba tego, żeby zarówno rodzice, nauczyciele, jak i uczniowie poznali różne obszary nowych technologii, przekonali się do nich i też wiedzieli, z jakich narzędzi... Zobacz już, jaka jest czasami przepaść między rodzicami, prawda, a dziećmi, tak? Już dla dzieci to jest intuicyjne, a dla nas jako rodziców, nawet jeśli działamy, prawda, tutaj bardziej w sieci, no to też już widzisz te zagrożenia, tak? No właśnie, stąd też wiesz, taka niewiedza i też nieumiejętność wykorzystywania tego, co może służyć do rozwijania pasji, zainteresowań, ale też uczenia się po prostu za pomocą zasobów, które są w sieci, w przestrzeni internetowej. Sprawia to ta niewiedza, że zarówno rodzice, jak i nauczyciele są często przeciwni, nie? Jakby też zakazują, a nie chodzi o zakazy, także o tym wszystkim w książce, ale jakie polecam aplikacje. Wiesz,
tych aplikacji jest w ogóle, programów i platform mnóstwo. I teraz znowu odsyłam do bloga specjalni.pl, odsyłam do fantastycznego bloga Klikankowo mojej koleżanki Oli Szoen-Kamińskiej, która z kolei pokazuje, jak w edukacji wczesnoszkolnej można te wszystkie zasoby gotowe wykorzystywać. Odwołuję do na przykład strony Super Belfry, gdzie tam mnóstwo inspiracji na różne poziomy edukacyjne. Odwołuję też nauczycieli do takich stron jak Cyfrowy Dialog, jak Fundacja Orange, jak Fundacja Szkoła z Klasą, bo słuchajcie, tam jest naprawdę mnóstwo materiałów. Jestem też ambasadorką programu Edu360 w Dell Technologies i mamy taką stronę internetową, gdzie z kolei podcasty, webinary, materiały, scenariusze, kursy, więc tych zasobów jest mnóstwo. Ale gdybym miała... Co polecasz właśnie takiego pod kątem uczniów? No bo myślę, że też wiesz, też same dzieci, tak, czy nawet młodzież, no chodzi o to, żeby oni z przyjemnością z tego skorzystali. No sama wiesz, że media społecznościowe, a jakieś platformy edukacyjne, no to tutaj trzeba troszeczkę powalczyć o tą uwagę. Tak, ja może zacznę od platform. Jakby uważam, że w ogóle genialna platforma Pistacja TV, która od czasu edukacji zdalnej bardzo mocno się rozrosła. Znajdziecie tam wideolekcje, tutoriale do matematyki, geografii, biologii, fizyki, chemii i przyrody. Platforma się cały czas rozrasta. Dlaczego uważam, że to jest bardzo fajne miejsce zarówno dla nauczycieli, rodziców, jak i uczniów? Dlatego, że znajdują się tam wideolekcje krótkie, 4, 5, 7-minutowe, które pokazują realizację poszczególnych tematów z przedmiotów, o których wspomniałam, w taki bardzo przystępny, prosty i wizualny sposób, który też dla uczniów ze specjalnymi potrzebami jest fantastyczny, bo nawet tego, czego nie zrozumieją na lekcji, nie zdążą przetworzyć, nie zapamiętają, mają szansę na to, żeby powtórzyć właśnie w takiej wirtualnej wersji. Do tych wideolekcji znajdują się... Można pobrać sobie napisy, więc dla dzieci, które mają trudności ze słuchaniem, przetwarzaniem słuchowym, czy też no, są słabosłyszące, świetny pomysł. Natomiast dla wszystkich tych, dla których oprócz przekazu wideo, oprócz przekazu werbalnego czy tekstowego, potrzebny jest jednak taki obraz, wiesz, taka kondensacja, chociażby w postaci jakichś plansz, tablic demonstracyjnych, do każdej z tych lekcji można pobrać sobie taką tablicę demonstracyjną, która kondensuje, skupia wszystkie najważniejsze informacje, które były zawarte w danym filmiku, w danym temacie, więc jakby też genialna sprawa w różnych obszarach i też pod kątem różnych stylów uczenia się dla naszych uczniów. Podobna platforma to Khan Academy, też jest już w języku polskim, genialna platforma z wideo lekcjami, quizami, testami, interaktywnymi zadaniami i ćwiczeniami, też merytorycznie sprawdzona, więc na pewno nie będzie tam żadnych błędów. Działa podobnie jak Pistacja TV, czyli wyszukujemy sobie przedmiot, tutaj już mamy o wiele więcej przedmiotów na różnych etapach edukacyjnych, łącznie z informatyką, programowaniem, historią, językiem angielskim, biologią, chemią, fizyką. No, w ogóle no, każdy nauczyciel i też uczeń znajdzie coś dla siebie, ale też polecam rodzicom, którzy chcą też wesprzeć swoje dzieci w kontekście jakby też rozwijania swoich umiejętności, przygotowywania się może do egzaminów, sprawdzianów, czy też po prostu powtarzania tego, co się działo na lekcji. I tam jest troszeczkę inaczej to jakby sformułowane. Mamy film, do tego możemy sprawdzić to, czego się nauczyliśmy, oglądając ten filmik poprzez interaktywne testy, quizy, dodatkowe też materiały. Super sprawa. Ale są też takie portale jak edukator.pl, szczególnie dla nauczycieli, którzy mogą się wymieniać doświadczeniami, tworzyć kursy dla uczniów, tworzyć interaktywne testy, quizy, robić lekcje online, ale też korzystać z tych zasobów, które wypracowali inni użytkownicy. Ja też polecam często podczas szkoleń Cyrkiel, to jest taka platforma do uczenia się matematyki, w szczególności dla uczniów szkół ponadpodstawowych, przygotowująca też poniekąd poprzez zamieszczane tam arkusze egzaminacyjne, maturalne do matury, w szczególności z matematyki. Polecam też takie programy jak, czy platformy z gotowymi zasobami jak WordWall, jak Learning Apps, ale też takie, wiesz, portale, które pozwalają na poszerzanie pasji, zainteresowań typu Polona, czyli Biblioteka Narodowa, czy typu blog Otwarte Zasoby Edukacyjne, czy na przykład takie miejsca w sieci, które pozwalają też na uczenie się o bezpieczeństwie w internecie, o pozyskiwaniu różnych danych, o chronieniu danych, o higienie cyfrowej.
jak na przykład właśnie NASK, czy serwer internet, czy w ogóle no, innych mnóstwo miejsc. Są też świetne programy takie, wiesz, kreatywne do tworzenia na przykład grafik, prezentacji, infografik, filmików. No tutaj Canva wiedzie prym, ale Design Cab jest kolejnym takim programem. Świetna aplikacja Google do tworzenia map myśli, notatek graficznych. Jest też mnóstwo, wiesz, jakby możliwości wykorzystywania aplikacji Google'a do tworzenia też, czy to grafiki, czy prezentacji, czy wiesz, takie, które ułatwiają na przykład dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, osobom z dysleksją, uczenie się, rozumienie, przetwarzanie tekstu i to są wszelkiego typu rozszerzenia Chrome, na przykład, które pozwalają na wgranie, czy na jakby zamianę czcionki w czytanych tekstach wirtualnych na tę przyjazną dyslektykom. No, mogłabym tutaj pewnie mówić o wielu jeszcze innych aplikacjach, bo jest ich w sieci mnóstwo i też tutaj mamy taki dział narzędziownik, gdzie pokazujemy te wszystkie aplikacje, rozszerzenia Chrome, możliwości zainstalowania różnych wtyczek. Wiesz, jeszcze tylko wspomnę o takich świetnych manipulatorach i tablicach manipulacyjnych typu Wiznos, Mad Learning Center, Micetw czy Didax. To są wirtualne tablice, z których każdy nauczyciel, uczeń, rodzic może skorzystać do prezentacji, ale też do ćwiczeń w zakresie matematyki, w szczególności rozwijania logicznego myślenia, rozwijania orientacji przestrzennej. Wiesz, dla uczniów zrozumienie, zwizualizowanie, wyobrażenie sobie tego, na czym polega podział ułamków, albo w jaki sposób stworzyć wykres funkcji, albo jak to działa, że na przykład, no nie wiem, w jaki sposób obliczać czas, czy odległości, czy ilustrować liczby na osi liczbowej, czy jakieś tam wartości na osi liczbowej, no jest trudne, bo to jakby tu potrzeba wyobrażeń, to są rzeczy często abstrakcyjne, dużej wiedzy, a za pomocą tych manipulatorów, tych tablic manipulacyjnych można sobie to świetnie zwizualizować, połączyć, narysować, stworzyć, skonstruować. Też dla wszystkich tych, którzy uwielbiają programować, kodować. Słuchaj, no jest w sieci mnóstwo takich miejsc, gdzie możemy od kursów programowania, już po ćwiczenia w zakresie programowania rozwijać swoje pasje i zainteresowania. I tutaj odwołuję właśnie chociażby do platformy i do materiałów stworzonych przez Cyfrowy Dialog, czy przez Fundację Orange, czy przez ASY Internetu, Fundację Szkołę z Klasą. No jest tego naprawdę bardzo dużo. No wiesz, tak jak mówisz, to też potem się przydaje w biznesie, prawda? No bo z Canvy korzysta prawie każdy, tak? Jakby niestety w naszych czasach nie było takich możliwości. No. Niko, a nie wiem, czy będziemy rozmawiały jeszcze o sztucznej inteligencji, ale nie wiem, czy w tym momencie, bo jakby też muszę o tym wspomnieć, o tym zapomniałam. Też jak wiesz, coraz śmielej tutaj ta sztuczna inteligencja, AI wkracza nie tylko do biznesu, ale też do edukacji. No i w mojej ocenie my jako nauczyciele, ale też rodzice musimy znać zarówno możliwości, jak i zagrożenia wynikające z tego faktu, że mamy dostęp do narzędzi, które nie zawsze są właściwie wykorzystywane. Ja zawsze jednak widzę szklankę do połowy pełną i też widzę taką przestrzeń do tego, żeby wykorzystywać te narzędzia zarówno w edukacji, jak i terapii. Zresztą też prowadzę takie szkolenia dla nauczycieli i mam też taką informację zwrotną po tych szkoleniach, że kurczę, no w ogóle nie mieliśmy pojęcia, że można w taki fantastyczny sposób te narzędzia wykorzystywać. I jeśli mówimy o narzędziowniku, to wspomnę tutaj, wiesz, no chociażby o tej naszej Canwie. Nie wiem, czy każdy wie, że w Canwie są już magiczne narzędzia, które pozwalają w ogóle na genialną edycję zdjęć, ale na przykład wykorzystanie dokumentu tekstowego w Canwie, który też za pomocą magicznych narzędzi pozwala nam na za pomocą sztucznej inteligencji generować, wiesz, pomysłów na scenariusze zajęć, pomysłów na przeróżne ćwiczenia terapeutyczne, edukacyjne, pisanie różnych, wiesz, opinii, pisanie też poniekąd jakichś postów na przykład na media społecznościowe. Wystarczy jakby dać... Te myśli, o których mówiłaś, które niesamowicie rozwijają kreatywność, prawda? Dać prompt, odpowiedni prompt, wpisać odpowiednie polecenie i mamy genialne materiały. No oczywiście już ChatGPT, wiesz, ChatBing, który generuje fantastyczne grafiki. Dla mnie na przykład
przykład dla twórcy materiałów edukacyjnych, bo wspólnie z Jolą też mamy taką platformę szkolenia.specjalni.pl, gdzie tworzymy dla nauczycieli, w szczególności uczących uczniów ze specjalnymi potrzebami, różne materiały, to generowanie grafik, wizualizacji, schematów, wykresów, właśnie map myśli za pomocą sztucznej inteligencji, fantastyczna sprawa. W ogóle jest taka aplikacja, o której niewielu nauczycieli wie, która się nazywa Gamma. To jest aplikacja, która za pomocą sztucznej inteligencji pozwala na generowanie w kilkadziesiąt sekund prezentacji na określony temat z podpowiedzią, propozycją zagadnień i obszarów tematycznych, które w danym temacie możesz wykorzystać w prezentacji. To jest oczywiście 8, 10 slajdów, kilka slajdów, ale masz schemat, masz szkielet, masz pomysł na to, jak przeprowadzić szkolenie, warsztat, lekcje z uczniami. Możesz tam też tworzyć za pomocą sztucznej inteligencji nie tylko prezentacje, ale wiesz, na przykład samouczki dla ucznia, materiały, które generujesz sobie później do PDF-u, plany aktywności, instrukcje, instruktaże, które no, stanowią ważny element chociażby w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, no ale też są inne aplikacje, na przykład kreatywne z obszaru eksperymentów Google'a, gdzie wiesz, wyświetlasz dzieciakom na interaktywnej tablicy aplikacje, gdzie dzieci tworzą muzyczne różne sekwencje, odwzorowują te sekwencje, w związku z czym i ćwiczą pamięć, i przetwarzanie słuchowe, i tutaj też jakby tworzą, jakby rozwijają swoją kreatywność w tym obszarze, gdzie możesz wykorzystać na przykład aplikację, gdzie kamera szczytuje twoją postać, porusza się w rytm muzyki, w ten sposób na przykład tworzysz jakieś rysunki na ekranie. No, jest tych możliwości mnóstwo. Jest też taka Magic School, taka aplikacja, która pozwala z kolei na tworzenie fantastycznych materiałów edukacyjnych, terapeutycznych. Wiesz, na przykład tworzysz fajne opowiadanie na zajęciach w zakresie treningu umiejętności społecznych o jakiejś trudnej sytuacji społecznej, z którą na przykład dziecko ma problem, i na podstawie tego opowiadania dzieci mają jakieś dodatkowe pytania, wiesz, różne zadania, które rozwiązują, ale też możesz wygenerować sobie do ulubionego filmu, którym się na przykład posługujesz na lekcji, pytania, zagadnienia. Ważne, żeby ten film był, miał możliwość włączenia napisów. Wklejasz tylko link do tego filmiku z YouTube'a i już masz świetną jakby propozycję, schemat, szkielet danej lekcji. No, ja jestem zafascynowana tymi możliwościami. Oczywiście też zobacz, jak to też oszczędza czas, prawda? Bo wtedy możesz się skupić generalnie na tym kontencie, tak, na tym i na tych uczniach, tak, na tym, co chcesz przekazać, a już tą otoczkę wizualną, która, umówmy się, jest trudna, tak? Ja na przykład mam duży problem z grafikami zawsze i mnie też właśnie trochę Canva, trochę AI zawsze ratują w tym. Więc to tak jak mówisz, no trzeba po prostu umieć z tego skorzystać, bo to i tak już weszło, tak? Jakby to już jest poza nami, tylko kwestia tego, jak to wykorzystamy dzisiaj. No właśnie, więc nie możemy być ślepi, głusi na to, co jest. Jakby my, nauczyciele, musimy iść z postępem, musimy znać te nowinki, musimy trochę czasami o krok wyprzedzać naszych uczniów, chociaż to się niestety jeszcze nie dzieje, uczniowie czasami, chociaż ja też nie uważam, że to jest złe, fajnie, jeśli uczniowie chcą się dzielić tym, co wiedzą więcej, lepiej, potrafią w kontekście nowych technologii czy tych rozwiązań w zakresie chociażby AI i pokazywać nauczycielom, i ja jestem zawsze otwarta na to, żeby słuchać tych uczniów i też od nich się uczyć, i też jakby to jest super, że potrafimy to robić, ale oczywiście jakby też no, jest ta ciemniejsza strona internetu, jest też ta ciemniejsza strona sztucznej inteligencji, tylko znowu, nie zlikwidujemy niewłaściwych zachowań, wiesz, takiego nieprawego wykorzystywania tych zasobów, jeśli o tym nie będziemy mówili i jakby też nie uczulali na ten temat naszych uczniów i nie pokazywali no, tych dobrych rozwiązań. Jakby, wiesz, zawsze te złe zachowania jakby rodzą się wtedy, kiedy dziecko nie wie, jak w inny sposób wykorzystać możliwości, potencjał, który ma na wyciągnięcie ręki. Więc zawsze edukacja, pokazywanie, wsparcie, współpraca, możliwości stworzenia tej przestrzeni do wykorzystywania tego potencjału nowych technologii dla uczniów na pewno przyniesie pozytywne rezultaty.
No właśnie, ale Zyto, zobacz, bo dzisiaj w ogóle też przed szkołą jest dużo takich, wiesz, nowych wyzwań. To, o czym ty powiedziałaś, no bo to jest właśnie i większa świadomość z jednej strony, także taka edukacyjna, a z drugiej strony też budowanie takiej odporności psychicznej, tak? Dostosowywanie też dzieci do nowych zawodów, o których my czasami nie mamy pojęcia, tak? No bo 5 lat temu byśmy nie porozmawiały o sztucznej inteligencji, tak? Nikt by nie myślał, że to jakby też dla zwykłego człowieka będzie tak dostępne. No i powiedz mi, bo też się dużo mówi ty o edukacji domowej, tak? Gdzie czy taki model według ciebie też jest jakimś takim remedium na problemy z oświatą dzisiejszą? Wiesz co, myślę sobie, że zawsze te nowe rozwiązania pojawiają się wtedy, kiedy te stare nie zaspokajają pewnych potrzeb, czyli które no, nie nadążają za potrzebami uczniów, rodziców, które są niedoskonałe, w związku z czym szukamy nowych rozwiązań. Ja przez może 1,5 roku, może 2 lata współpracowałam z edukacją domową, ze szkołą w chmurze jako warsztatowiec, czyli prowadziłam warsztaty dla dzieci, które są w szkole w chmurze z wykorzystania nowych technologii. W ogóle to były fantastyczne warsztaty i no jakby no nie powiem złego słowa na ten model, jeśli chodzi o warsztaty. Przychodziło mnóstwo uczniów, przychodziło, wiesz, 150, 200 uczniów na te warsztaty, bo oni się chcieli dowiedzieć właśnie z jakich aplikacji mogą skorzystać, żeby zrobić fajną prezentację, albo gdzie mogą przećwiczyć sobie przed egzaminem jakieś treści, jakieś obszary tematyczne, na przykład czy mogę im podać jakieś fajne interaktywne quizy, testy, które pozwolą im właśnie w ten sposób funkcjonować, ale też uczyliśmy się takich rzeczy jak właśnie wykorzystanie aplikacji czy programów do tworzenia prezentacji, infografik, wirtualnych kartek, pisaliśmy życzenia. No to były bardzo kreatywne zajęcia. Musiałam z nich w pewnym momencie zrezygnować z uwagi na to, że mam zbyt dużo obowiązków swoich, no i też no, jakby to mi zajmowało też sporo czasu, przygotowanie się i prowadzenie tych warsztatów. Ale to był fajny czas i też obserwowałam te dzieci, które były w edukacji domowej. I oczywiście to byli uczniowie zdolni, fantastyczni w ogóle, którzy widzieli, jakby nie widzieli swojego miejsca w szkole, dlatego że ta szkoła zabierała im zbyt dużo czasu na rozwijanie swoich pasji, zainteresowań, w związku z czym uznali, że mając więcej czasu będą mogli się realizować, a potrafią się uczyć samodzielnie, mają też ogromne wsparcie u swoich rodziców i w ten sposób jakby świetnie sobie z tą edukacją poradzą. Byli też uczniowie z różnymi dysfunkcjami, zaburzeniami, niepełnosprawnościami, którzy jakby nie dostali odpowiedniej oferty, ale też byli niewłaściwie zaopiekowani w szkole ogólnodostępnej, w związku z czym nie odnaleźli się w klasie ogólnodostępnej, nie radzili sobie w pewnym sensie z emocjami, z natłokiem materiału, wiesz, jakby z tym takim uschematowieniem, z uławkowieniem, też w takim, no, nie, to nie było dla nich do wykonania. W związku z czym jakby dla nich też taką alternatywą jest szkoła w chmurze czy też edukacja domowa, bo po prostu mogą gdzieś tam w swój sposób się realizować i to dla nich jest trudne oczywiście, bo uczenie się samodzielne i zaliczanie tych wszystkich partii materiałów wcale nie jest łatwe. Ale wydaje mi się, że jakby szkoła w chmurze czy w ogóle edukacja domowa jest alternatywą dla wielu uczniów, dla których taki ogólny system, publiczny system no, się nie nadaje, nie spełnia ich oczekiwań, ale też no, nie zagospodarowuje ich potrzeb i nie dla wszystkich niestety też ta edukacja domowa się sprawdzi. I też jakby nie jestem nigdy za tym, żeby tak kategorycznie mówić, albo coś jest dobre, albo niedobre, albo jest złe, albo w inny sposób nazywać te różne możliwości. Wydaje mi się, że duża rola, odpowiedzialność i mądrość rodziców, ale też nauczycieli i najbliższych, którzy potrafiliby doradzić rodzicom i tym uczniom, co jest dla nich tak naprawdę w porozumieniu z tymi uczniami i najlepsze. Ja też mówię, że wiesz, często taki zarzut do edukacji domowej, że dzieci tracą na relacjach społecznych, że tracą na kontakcie z rówieśnikami, że są zamykane w domu, że też no, jakby ta nauka wieloaspektowa, polisensoryczna, wielozmysłowa nie jest tak dostępna w domu jak w szkole, że nie mają dostępu do wielu akcesoriów, sprzętu nowoczesnego, bo nie zawsze w domu
przecież takie też przedmioty pomocy dydaktyczne mamy i tutaj się zgodzę, że rzeczywiście tak jest, ale też jakby rozumiem to, co kieruje rodzicami czy też uczniami wybierając szkołę w chmurze czy też edukację domową. Tak jak powiedziałam, no oczywiście nie dla każdego ucznia, bo nie każdy potrafi się uczyć samodzielnie, nie każdy jest systematyczny, nie każdy potrafi szukać, weryfikować źródła, nauczyć się krytycznego myślenia. Wiesz, w tym młodym wieku też jest potrzebna i kooperacja, i współpraca, i nauka komunikacji, która jest później kluczowa też na rynku pracy, no i tak jak współpraca w grupie, czy też umiejętność kooperacji, a tego nie ma jakby w systemie domowym, natomiast zdaję sobie sprawę, że dla wielu uczniów to jest jakiś ratunek, to jest możliwość w skupieniu, w spokoju uczenia się na swoich warunkach, w swoim tempie, w swój jakby dostosowany, preferowany sposób i nie ma jednoznacznej odpowiedzi, po prostu, a tak jak powiedziałam na początku, zawsze te nowe rozwiązania rodzą się z jakiejś potrzeby i z zawodu, w sensie tym, że zawiedli się rodzice czy też uczniowie na systemie, który mamy teraz w szkolnictwie, nie zagospodarowaliśmy w odpowiedni sposób ich potrzeb, w związku z czym poszukali sobie alternatywy w postaci czy to edukacji domowej, czy to szkół demokratycznych, czy szkół niepublicznych. Ten trend będzie coraz większy do czasu, aż nie uporządkujemy naszego systemu edukacji, bo jak sama Moniko wiesz, no nie jest dobrze. Tak, tylko to też tak jak mówiliśmy, nie, jest sporo do zrobienia, natomiast to wszystko będzie przetestowane w czasie, bo zobaczymy też, jak później te dzieci będą funkcjonowały, prawda? Bo to też jest dużo zależy, tak jak i ty powiedziałeś, od rodziców. I ja widzę po swoich klientach, że często to są tacy bardziej świadomi rodzice, ale też rodzice, którzy mają większe zasoby finansowe, często na to, żeby inwestować w ten rozwój dzieci. To o tym mówiłaś, tak? Natomiast no też zobaczymy, bo jeśli to też będzie kwestia tego, że tak jest wygodniej, bo te dzieci nie są dowożone do szkoły, to jest zamknięcie dzieci, no to też zmienia tą postać rzeczy. Tak, wiesz, ale ta edukacja domowa, mam wrażenie, jest już od wielu, wielu lat, jakby teraz się nasiliła po edukacji zdalnej, wiesz, jakby przyczyną też tego, że coraz więcej uczniów ze szkół odeszło do edukacji publicznej, niepublicznej, czy to edukacji domowej, była też pandemia, jakby też przekonanie rodziców o tym, że ta szkoła systemowa, publiczna, no nie spełnia ich oczekiwań, bo jakby doświadczyli pewnych trudności wynikających z, no, jakby o tych trudnościach już też rozmawiałyśmy, nie każdy był do tego przygotowany, szkoły też niewłaściwie organizowały ten proces edukacyjny, terapeutyczny w czasie edukacji zdalnej, trochę to sfrustrowało rodziców, trochę też obnażyło bolączki edukacji i z jednej strony dobrze, bo zaczęliśmy w końcu jako społeczeństwo mówić o edukacji. Mam wrażenie, wiesz, że do tej pory edukacja w ogóle nie była dla nas ważna, jako dla społeczeństwa. Po prostu ona była, dzieci chodziły do szkoły i tak nie do końca mieliśmy świadomość my jako rodzice i społeczeństwo, co tam w tych szkołach się dzieje, jakie są potrzeby, jakie są możliwości dla naszych dzieci i jak to się przekłada później na ich dorosłe życie, też na to, jak sobie radzą na rynku pracy, w jaki sposób funkcjonują później w dorosłym życiu. I nagle zaczęliśmy o edukacji mówić, o jej bolączkach, trudnościach, zauważyliśmy, że nauczyciele są niewłaściwie wynagradzani, niewłaściwie motywowani, często też, wiesz, dyskredytowani, mówi się o tym, że czy każdy się zna nagle na edukacji i wie, w jaki sposób uczyć dzieci, mówi się o nauczycielach, że są, wiesz, jakby leniuchami, którzy pracują 18 godzin w tygodniu i w zasadzie później to już nic nie robią i w zasadzie mają tylko wakacje i ferie i wolne i czego jeszcze oczekują, jakby przetoczyła się taka równa fala i hejtu, ale też pewnych refleksji nad tym, dokąd zmierza ta polska szkoła. No i cieszę się, że jakby coś się zaczyna w tym obszarze dziać. Nie do końca jeszcze idzie to w dobrą stronę, no ale też, wiesz, zmiany wymagają czasu, więc myślę sobie, że trzeba dać też ten bufor i czas na to, żeby te zmiany się gdzieś tam zaczęły dziać. Wiesz, ja myślę tak ze swojej perspektywy, że tak bardziej wzmacnia tych nauczycieli, którzy naprawdę dają dużo od siebie. Bo no też nie oszukujmy się, że z jednej strony są nauczyciele, którym jest łatwiej,
tak, w takim systemie i trochę po staremu działać, tak, no i jest gro takich, którzy właśnie na własną rękę się szkolą, wiesz, dowiadują, dzielą wiedzą, tak, i to jest ogrom czasu, zresztą większość nauczycieli, których ja znam, no pracuje przynajmniej na dwa etaty, bo jednak no stawki są jakie są, tak, więc to też jakby zmienia troszeczkę wszystko. A powiedz mi proszę, bo sama powiedziałaś, że dzisiaj ważne są te kompetencje nauczyciela, empatia i wiedza, tak, więc też trochę rozmawiałyśmy o tych umiejętnościach społecznych. Czy twoim zdaniem dzisiejszy system daje możliwość rozwoju też nauczycielowi w tych dziedzinach, czy jednak większość rozwija się samodzielnie? Wiesz, ja myślę sobie, że w ogóle, żeby być nauczycielem, to trzeba mieć pewne predyspozycje, jakąś taką określoną osobowość, zainteresowania, trochę pasję związaną z pracą z dziećmi. Często też mówi się, że to jest swego rodzaju misja. Nie lubię tego słowa, ale rzeczywiście to jest jakieś takie, to jest taka no niestandardowa, to jest niestandardowy zawód, który albo ktoś jakby bardzo chce wykonywać nie dlatego, że zarabia tam mnóstwo pieniędzy, albo że będzie miał prestiż, sławę i co tylko, tylko dlatego, że no to daje mu takie poczucie sprawstwa. To poczucie sprawstwa w postaci wykształconych uczniów, którzy też często osiągają sukcesy, którzy no, przychodząc do szkoły w klasie pierwszej szkoły podstawowej nie potrafią pisać, czytać, a po tych trzech latach, kiedy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wypuszczają te dzieci do klasy czwartej, no mają takie poczucie, wiesz, sukcesu, dobrze wykonanej pracy i to jest fajne i też oczywiście analogicznie na tych wyższych etapach edukacyjnych, więc jakby predyspozycje, kompetencje, trochę właśnie takie poczucie misji tego, żeby rzeczywiście no, mieć to poczucie sprawstwa i sukcesu. I to jest potrzebne, a dodatkowe rzeczy, które musi mieć nauczyciel, czyli i być kompetentnym w danej dziedzinie i mieć duże pokłady empatii, pokory, bo to jest istotne i ważne. To też zależy od osobowości, ale tego w pewnym sensie też jakby uczymy się przez całe życie, tak? Będąc w danym środowisku rodzinnym, obserwując różne zachowania innych osób, przebywając też z tymi dziećmi na co dzień, bo tej empatii, tej czułości, ale też właśnie tej pokory uczymy się każdego dnia poprzez obcowanie z dzieciakami. One uczą nas tej pokory, one pokazują, że nie zawsze to, co nam się wydaje, co sobie zaplanowaliśmy, co sobie założyliśmy, to, co chcielibyśmy osiągnąć, jest do osiągnięcia w danym czasie. Czy być może w ogóle nigdy nie będzie do zrealizowania. Mnie bardzo uczą pokory moi uczniowie, którzy no, mając pewne wiesz, ograniczenia intelektualne, poznawcze, emocjonalne, uczą tego, że niestety nie zawsze osiąga się to, o czym marzymy, co chcemy. Czasami trzeba cieszyć się właśnie z tych najmniejszych rzeczy i uznawać to jako sukces i nie dążyć tak na siłę i ciągle po trupach do celu, tylko cieszyć się też z tych małych rzeczy. I myślę sobie, że to właśnie tego uczą nas dzieci. Natomiast kompetencje nauczycieli są bardzo ważne. Jak sama wiesz, na kompetencje składają się i wiedza, i umiejętności, ale też odpowiednie postawy. Nauczyciel, który nie jest przekonany o tym, jakby o idei, o jakby misji swojego zawodu, który nie jest przekonany do tego, czego uczy i w jaki sposób chce z tymi dziećmi pracować, nie będzie dobrym nauczycielem. Sama wiedza i często też wiedza i umiejętności nie wystarczą. Zresztą pewnie miałaś takie doświadczenie, często jakby przywołujemy świetnych matematyków, którzy są w ogóle genialnymi naukowcami, znają no, doskonale matematykę, natomiast są słabymi nauczycielami. Nie mają, wiesz, takiej właśnie tej intuicji pedagogicznej, nie mają... inteligencji emocjonalnej, prawda, która teraz też jest podkreślana i w biznesie, i w szkołach. Natomiast też tutaj chciałam zapytać, czy właśnie, czy szkoły też, bo mówi się o niskich zarobkach nauczycieli, ale czy nauczyciele mogą realnie w ramach szkoły też rozwijać te swoje kompetencje, wiesz, chociażby korzystać z twoich kursów, czy częściej jednak to jest własnym sumptem? To jest różnie. W zależności od tego, jaki budżet ma dana szkoła, to zależy też od ilości nauczycieli, od ilości uczniów, od tego, jak bogata jest gmina, czyli organ prowadzący, bądź też powiat, i od tego, ile tych pieniędzy, tej subwencji przekaże
na te obszary doskonalenia nauczycieli. Są szkoły, bo jakby jako właściciel niepublicznego ośrodka mam do czynienia z różnymi szkołami i dyrektorami, którzy zamawiają u mnie szkolenia. Widzę, że są takie placówki, które szkoły i przedszkola, które mają mnóstwo pieniędzy na doskonalenie nauczycieli. Mają też fantastycznych liderów i dyrektorów, którzy widzą potrzebę tego, żeby nauczyciele na bieżąco się doskonalili, poznawali nowinki, żeby też jakby motywować nauczycieli do tego, żeby chcieli te swoje kompetencje rozwijać, ale są też szkoły i przedszkola, które mają bardzo niski budżet na doskonalenie nauczycieli. Czasami wiesz, to jest kwota, nie wiem, 3, 4, 5 tysięcy na kilkunastu, kilkudziesięciu nauczycieli, którzy chcieliby pojechać na konferencje, chcieliby ukończyć studia podyplomowe, chcieliby ukończyć jakiś fajny kurs, zapisać się na szkolenia. Na to nie zawsze są pieniądze. W związku z czym dyrektorzy oszczędzają, jakby wiesz, myślą sobie, że jak stworzą dla wszystkich nauczycieli dwa szkolenia w roku i wszystkich jakby zaproszą na tę radę pedagogiczną, no to spełnią ten swój obowiązek, wszyscy będą mieli poczucie, że się doskonalą. Nie o to chodzi w doskonaleniu nauczycieli. Ja też często tłumaczę, jakby też czy będąc z dyrektorami, czy występując na różnych konferencjach, że personalizacja doskonalenia nauczycieli jest kluczowa i ważna. Nie można wrzucić wszystkich nauczycieli 60-70 na jedno szkolenie z drukarki 3D, w ramach szkolenia, którego połowa nauczycieli albo 3/4 nic nie zyska, bo nigdy z tej drukarki 3D nie będzie korzystała i jakby nie widzi potencjału, a są wśród tych nauczycieli naprawdę zapaleńcy nauczyciele, którzy widzą możliwość wykorzystywania tego sprzętu i na pewno efektywniej byłoby, gdyby oni w grupie 10-osobowej podczas tego szkolenia mogli doświadczyć praktycznie, warsztatowo wykorzystania tych narzędzi i później jakby tę wiedzę przekładali na codzienną pracę z uczniami, a jeśli będzie potrzeba, też przeszkolili innych nauczycieli. Ja mam najczęściej takie doświadczenie, że wiesz, najchętniej dyrektorzy chcieliby, żeby na szkoleniu byli wszyscy nauczyciele, czasami 120-100 osób i wydaje im się, że to będzie efektywne. Nie, bo wtedy to jest gadająca głowa, to jest tylko forma wykładowa, nauczyciel nie ma możliwości zadania pytania, przećwiczenia, przepracowania pewnych rzeczy, czyli też zmiana mentalności na temat form doskonalenia, skuteczności jednak i większej wartości tych szkoleń, które są jednak spersonalizowane, kierowane do określonej grupy nauczycieli, i wtedy to jest efektywne. I ja też zawsze mówię, to, że dyrektor chce, żeby wszyscy nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu, jakby nie przełoży się na pozytywne efekty. Nie zmusisz nauczyciela, który nie widzi, nie czuje jakby, wiesz, danego tematu i on po prostu jest tylko, wiesz, fizycznie na szkoleniu. Wtedy to jest bardziej mowa motywacyjna, tak, niż realny taki warsztat, tak, który jesteś w stanie przeprowadzić, tak jak mówisz, ćwiczeniami, prawda? Dokładnie. Zapraszam, pytanie odpowiedzi, bo pytania będą zadawać ci odważniejsi, tak, i testy się albo ci bardzo zainteresowani, albo ci, którzy już dużo wiedzą, tak? Wiesz, znam dyrektorów, którzy, na przykład taki Adam Perzyński z Gdańska, ze szkoły z Gdańska jest dyrektorem i on mi mówi jakby w jaki sposób zmienił jakby proces doskonalenia nauczycieli. On najpierw zbiera propozycje od nauczycieli, w jakim temacie, w jakim obszarze chcieliby się doskonalić, szkolić, ma do wydania jakąś pulę pieniędzy, jakby planuje na dany rok szkolny na podstawie tych jakby ankiet, rozmów z nauczycielami i tych ich pomysłów, obszary tematyczne, szkoleniowe pod ich potrzeby i nauczyciele sami z własnej woli zapisują się na dane szkolenie, tam nie ma przymusu, czyli to jest dla chętnych, ale chcę, żeby każdy nauczyciel chociaż raz w roku w jakiejś formie doskonalenia uczestniczył. Nigdy nie broni wyjazdów na konferencje czy na jakieś wyjazdowe szkolenie, jeśli nauczyciel widzi potencjał w danej formie doskonalenia i chce się uczyć, natomiast nie ma tam nigdy przymusu i zmuszania do tego, żeby nauczyciele uczestniczyli w danych formach doskonalenia. Oczywiście w radach pedagogicznych, wiesz, typu klasyfikacyjna, analityczna, tak, bo to jest nasz obowiązek. Natomiast w tych formach doskonalących mają tutaj wybór i ja uważam, że to jest naprawdę wtedy skuteczne. Ci nauczyciele chcą, oni są zaangażowani, oni przyszli po coś na te szkolenia, a nie tylko po to, żeby je gdzieś tam, wiesz, zaliczyć po prostu. To tak powinno być, bo to samo jest w biznesie, prawda? Kiedyś też HR wybierał i menadżer, dzisiaj też ci świadomi po prostu pozwalają ludziom, tak? Pytają się ich, bo to nie ma sensu, tak? Równo nie znaczy sprawiedliwie i o tym wiemy. A powiedz mi proszę też, że to właśnie w kontekście też zarządzania młodymi pokoleniami. Mówi się o tym, że coraz trudniej jest wygenerować tą współpracę w ramach grupy,
uczniów. No i z jednej strony system jest przestarzały, no bo promowane są wyniki ciągle indywidualne, no a dzisiaj jest właśnie problem z budowaniem zespołów, z tego, żeby dzielić się wiedzą, żeby rozmawiać, żeby działać. Czy twoim zdaniem można tego się realnie zmienić? Na potrzeby tutaj w podstawach edukacji oczywiście, prawda, żeby nauczyć się, jak to robić. Wiesz, żeby wykształcić u młodych uczniów, jakby też wypracować taką potrzebę współpracy, kooperacji, jakby współpracy w grupie, trzeba też wprowadzić taką kulturę nauki, nauczania i pracy. Jeśli w szkole nie ma przestrzeni i miejsca do pracy w grupie, do wymiany doświadczeń, do współpracy ze sobą, do nie do rywalizowania, a raczej wspierania się, no to taki uczeń nie będzie miał potrzeby, bo on nigdy nie doznał, nie zaznał jakby tego, w jaki sposób może to wpływać na jego rozwój, na rozwijanie nie tylko jego potencjału, ale też kreatywności, jakby też pokazywania swoich mocnych stron i dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. To wynika, wiesz, z różnych jakby rzeczy. Pierwsza to taka, że oczywiście ta nasza sławetna podstawa programowa przeładowana i oczywiście w podstawach programowych danych przedmiotów jest mnóstwo niepotrzebnych treści, przestarzałych, takie, które poniekąd wymuszają na nauczycielach, wiesz, ich realizację i ciągłą taką pogoń, żeby zdążyć z czasem i żeby zrealizować wszystkie treści. Nie ma w związku z tym czasu na kreatywne, aktywizujące metody nauczania u wszystkich nauczycieli, bo jakby wydaje się niektórym, że jak nie wiem, zorganizują pracę w zespołach, że jak zorganizują pracę na lekcji w postaci stacji zadaniowych, jeśli będą uczniowie tworzyli labbooki, albo że jeśli w jakiś sposób będą ze sobą kreatywnie pracowali, ucząc się czy realizując poszczególne treści, to nie będzie to efektywne, będzie wymagało więcej czasu, w związku z czym nie zdąży z realizacją podstawy programowej. I jakby stąd się bierze to, że dzieciaki w ten sposób nie pracują, nie poznają tych metod, jakby nie doświadczają tego, w związku z czym też nie mają wykształconych pewnych kompetencji. Są też oczywiście nauczyciele, wiesz, mimo tych przeładowanych podstaw programowych, którym jednak się udaje, którzy wdrażają projekty edukacyjne, którzy pracują metodą projektów, którzy wykorzystują nowoczesne technologie, którzy aktywizują uczniów, organizują debaty, wiesz, tworzą różne stacje zadaniowe, przygotowują dodatkowe pomoce dydaktyczne, przygotowują spersonalizowane karty pracy, ćwiczenia, zadania. To też dużo zależy od osobowości, od zaangażowania, też od umiejętności, kompetencji danego nauczyciela, że w taki, a nie inny sposób pracuje. Jakby ja bym się zanudziła w szkole ciągle odtwórczo w ten sam sposób, gdybym miała prowadzić lekcje. Zresztą moja szkoła jest trochę, wiesz, inna, jest specyficzna. Tam są też uczniowie, którzy cały czas wymagają od nas aktywizacji i takich zróżnicowanych aktywności, bo oni się szybko męczą, zniechęcają, nudzą, ciągle potrzebują tego pobudzenia, tych różnych stymulacji, tych impulsów, które gdzieś tam ich motywują do aktywności. Te wszystkie rzeczy muszą być kreatywne, kolorowe, interesujące i takie bardzo angażujące. Natomiast no... Ale to zobacz, to każdy z nas też się tak lubi uczyć, tak? Wiesz, jakby zwykłe te kolorowe karteczki, tak. Znaczy, ile dają frajdy też dorosłym. Przez doświadczenie, tak? Prawda? Przez doświadczenie. No a zobacz, ile też było nauczycieli i za naszych czasów i teraz też jest tak, że jakby no, nauką jest czytanie czy przepisywanie podręcznika wręcz, tak? Więc to się no. Jest celem. Dokładnie tak, jakby no, przepisywanie podręcznika, czy po prostu kolorowanie kolejnej strony, czy wiesz, wypełnianie odtwórcze zadań od strony 5 do 15, no jakby nic nie robi takiemu dziecku i to nie są zadania, które rzeczywiście rozwijają, dzięki którym dziecko coś zapamięta, nauczy się, doświadczy, jednak to praktyczne działanie i jakby ta aktywizacja, gdzie dziecko jest w centrum, gdzie doświadcza, gdzie może budować, konstruować, też uczyć się na błędach, gdzie może, wiesz, jakby popełniać te błędy, jest super. Ja preferuję metodę projektów pracy z uczniami wszystkimi i ze specjalnymi potrzebami i w szkołach ogólnodostępnych i proszę mi wierzyć, że naprawdę można metodą projektów zrealizować większość tematów z podstawy programowej. Wystarczy trochę kreatywności, pomysłowości, zaangażowania w proces lekcyjny i można to świetnie robić, czego przykładem są genialni nauczyciele, którzy uczestniczą w programie eTwinning, Erasmus, czy na przykład Edukacja Inspiracja, czy innych projektach, do których się i programów, do których się zapisują i w związku z tym metodą projektów pracują, ale też, no mówię, no to trzeba chcieć, trzeba też mieć taką też kulturę pracy,
trzeba jakby też znać te metody, znać narzędzia, wiesz, z pustego to i Salomon nie naleje. Jeśli masz jakiś warsztat nauczycielski, masz swój warsztat pracy, masz też odpowiedni sprzęt w szkole, masz odpowiedniego dyrektora, to też jest istotne. Jejka, to jest w ogóle kluczowe, nie? To jest kluczowe, żeby dyrektor też był takim pasjonatem i kimś, kto jest nie tylko liderem w zakresie, wiesz, jakby tutaj organizacji pracy szkoły, ale przede wszystkim w zakresie motywowania, inspirowania i dawania przestrzeni do tych działań dla nauczycieli. Jeśli masz, wiesz, słyszę, że po 2 latach od programu Laboratoria Przyszłości roboty i sprzęt jest zakluczony gdzieś tam w szafach albo jeszcze nie rozpakowany z kartonów, to pytam się, kogo to jest wina, no jakby kto jakby panuje nad tym procesem edukacyjnym, kto przydziela pewne dodatkowe czynności dla nauczycieli, kto dba o to, żeby ta edukacja była nowoczesna, kto zapewnia uczniom odpowiednie warunki przystające do XXI wieku, no dyrektor szkoły poniekąd często i oczywiście dyrektor tego robić nie będzie, on z tych narzędzi korzystać najczęściej nie ma kiedy, natomiast może zorganizować zespół, zmotywować nauczycieli, pokazać, zainspirować, przeszkolić w wykorzystywaniu danego sprzętu, tak żeby rzeczywiście no, ta praca była zupełnie inna niż do tej pory. A powiedz mi proszę, no bo już trochę powiedziałaś o tym projektowym podejściu, które się zresztą no, dzisiaj jest bardzo, bardzo mocno na czasie, a w jaki jeszcze inny sposób edukacja właśnie może wspierać kompetencje na rynku pracy, tak? No bo pamiętajmy, że dzisiejsi uczniowie będą, już teraz się mówi dużo o pokoleniu Z, prawda? Jeszcze zobaczymy, jak to będzie z pokoleniem Alfa, więc jak to jest z Twojej perspektywy? Przede wszystkim, wiesz, na rozwijaniu przeróżnych kompetencji. My mówimy teraz też o kompetencjach 4K, kompetencjach przyszłości, które w mojej ocenie są już kompetencjami przeszłości. My już dawno te kompetencje uczniów powinniśmy rozwijać, bo tak naprawdę my już powinniśmy wyprzedzać to, co się zdarzy za 2-3 lata, a my jeszcze jakby uczymy dopiero, wiesz, wykorzystywania nowych technologii, czy mówimy o tym, jak ważna jest komunikacja, czyli też uczenia debaty, rozmowy, dyskusji, komunikowania swoich potrzeb, ale też, wiesz, rozumienia komunikatów innych osób. Ja też mam takie doświadczenie, ale też wrażenie i informacje zwrotne od różnych nauczycieli i dyrektorów, że niestety nasi uczniowie mają ogromny problem z komunikacją. Oni nie chcą rozmawiać, oni też nie mają takiej potrzeby, żeby dyskutować, też nie za bardzo wiedzą, na jaki temat chcieliby by dyskutować, a sama wiesz, że na rynku pracy, w biznesie no ta komunikacja jest kluczowa, jest ważna, bo nieumiejętność jakby komunikowania się z partnerami, z współpracownikami, z innymi osobami często jest powodem konfliktów, niezrozumienia. Tylko, że zobacz, że jakby przeceniamy czasami nasze zdolności komunikacyjne, że wiesz, ja tam mówię po swoich warsztatach, jeśli mam w temacie komunikację, to ona się cieszy mniejszą popularnością niż inne tematy, tak? Tak, bo nam się wydaje, że my komunikować się potrafimy, okazuje się, tak, że niekoniecznie, co możemy obserwować nie tylko w szkole, ale tutaj też w naszym życiu społecznym i politycznym, że to jest po prostu obszar bardzo kulejący i sprawiający mnóstwo problemów i wpływający na dyskomfort naszego życia. Wiesz, też krytyczne myślenie. Myślę sobie, że no to jest taki podstawowy też obszar, który musimy rozwijać, kształcić, który będzie też potrzebny w dorosłym życiu naszym uczniom i na rynku pracy. I chociażby poprzez to, że do naszego życia wkracza AI, sztuczna inteligencja, to krytyczne myślenie, oddzielanie fake newsów od prawdy, nie wiem, no, rzeczy, które są zmanipulowane, przerobione, jest też istotne, ale też wiesz, no, nie dawanie sobie wmówić, że to, o czym mówią niektóre osoby, jest rzeczywiście prawdą i w taki sposób czy inny powinniśmy myśleć, tylko jednak wyrabiać sobie swoje krytyczne zdanie na różne tematy. Czy my tego uczymy? Nie uczymy, dlatego że nie ma czasu na debaty, na dyskusje, wiesz, na takie aktywności, w których rzeczywiście ci uczniowie mieliby szansę się wypowiedzieć, jakby też zdefiniować swoje zdanie, swój pogląd. Często nawet nie pozwalamy na te poglądy, bo wydaje nam się, że jeśli... Właśnie chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że czasami w szkole jest mimo wszystko widoczna bardzo ta hierarchiczność i to dużo zależy, wiesz, od nauczyciela, tak, no bo to jest, prawda, taka i klątwa wiedzy i taki właśnie, wiesz, ten problem z profesjonalizmem, no że ja jako nauczyciel powinienem mieć to ostatnie zdanie,
Tymczasem, tak jak ty nawet, tak, jako specjalista, pozwalasz sobie na to, żeby dużo też się uczyć od swoich uczniów, od nauczycieli, od grup, które prowadzisz. Dokładnie tak, ale wiesz, jakby to, masz rację zupełnie, że jakby my się boimy, bo też jakby jesteśmy z takiej pozycji zawsze ex cathedra i wolimy jednak, żeby tak jak mówisz, to nasze ostatnie zdanie należało do nas. Czasami wolimy nie wprowadzać tej dyskusji po to, żeby nie usłyszeć prawdy pewnej, której nie chcielibyśmy słyszeć, ale wiesz, też się czasami nauczyciele boją. Jak wiesz, jak słyszysz, że w szkole nie możesz rozmawiać o konstytucji, że w szkole nie możesz rozmawiać, nie wiem, o jakichś tam wartościach albo o innych rzeczach, które są może nie zawsze poprawnie politycznie, szkoła ma być apolityczna, w związku z czym nauczyciele boją się poruszać pewnych tematów, które przecież są istotne i ważne dla młodzieży, dla dorastającego społeczeństwa. Więc ta autonomia tutaj w tym obszarze, że możesz poruszać tematy, które są ważne dla młodzieży, dla młodych ludzi. Wiesz, tych tematów takich, które wolimy nie dotykać, jest dużo, prawda? Związane jest to chociażby też i z seksualnością właśnie, czy z taką orientacją właśnie seksualną, ale też czy z religią, czy jest tych tematów rzeczywiście bardzo dużo, no i my tego nie uczymy. To się później objawia tym, że też dzieciaki no niestety są nieświadome wielu rzeczy, są też nietolerancyjne, też no w niewłaściwy sposób odnoszą się do siebie wzajemnie, ale też no często ulegają manipulacjom niestety, jakby tego krytycyzmu, który powinien być w nich, nie ma. Wiesz, kooperacja, czyli też współpraca ze sobą, prawda, wymiana doświadczeń, przenikanie się różnych treści, wiadomości, informacji, umiejętności, no istotne, ważne, tak, w tym obszarze też i przedsiębiorczość i inicjatywność, której niektórym młodym ludziom brakuje, bo też nie chcę generalizować, bo my mamy naprawdę świetną młodzież, świetnych uczniów, którzy no, są inicjatorami wielu fantastycznych wydarzeń i widzimy, że są liderami wśród swojej grupy rówieśniczej, natomiast my tego nie uczymy, my nie dajemy też przestrzeni, nie da się nauczyć inicjatywności, przedsiębiorczości poprzez tylko i wyłącznie mówienie i poprzez teoretyzowanie, kiedy nie daje się przestrzeni do tego, kiedy w szkole dziecko nie ma miejsca na to, żeby, nie wiem, zorganizowało kawiarenkę szkolną, żeby zorganizowało sklepik, żeby założyło spółdzielnię, żeby wspólnie zebrało się w jakąś grupę i przygotowało, wydrukowało jakieś fajne gadżety, które będą później wykorzystywane przez innych uczniów, kiedy nie damy im przestrzeni do tego, żeby coś zamanifestowali. Zobacz też, Zyta, jaką to daje sprawczość. Ja sama akurat na szczęście, moje dzieci chodzą do publicznej szkoły i przedszkola i widzę właśnie, że są te kawiarenki, no i właśnie dziecko uczy się najlepiej matematyki w sklepiku, tak? No bo każde umie zdawać, odejmować, tak? Resztę, bo doświadczamy, tak? Słuchaj, ja z moimi uczniami robiłam w ramach projektów kawiarenki walentynkowe i takie tematyczne. Moi uczniowie wcześniej sobie jakby wymyślaliśmy, jak udekorujemy naszą salę, jak ją przearanżujemy, co przygotujemy, jakie ciasteczka upieczemy, co kupimy, ile potrzebujemy kasy. Uczyli się umiejętności społecznych poprzez obsługiwanie klientów, którzy przychodzili do naszej kawiarenki. Kupiliśmy mały ekspres do kawy, wiesz, dzieciaki kupowały czekoladę na gorąco, kawę cappuccino, w ogóle byli zachwyceni, że są w restauracji. To było coś niesamowitego, a na koniec jak otrzymali napiwki, no to w ogóle byli tak dumni z siebie, to były ich pierwsze zarobione pieniądze. Przez wiele lat też organizowaliśmy sklepik szkolny, fantastyczne miejsce do rozwoju tych wszystkich umiejętności, które są potrzebne. Kiermasze. Najpierw przygotowywaliśmy stroiki, ozdoby, a później organizowaliśmy kiermasz, sprzedawaliśmy te ozdoby. Pieniądze, które uzyskaliśmy albo przeznaczaliśmy na doposażenie sali, a w okresie, kiedy wybuchła wojna, dla dzieci z Ukrainy, dla których kupowaliśmy przybory szkolne, to też uczy i empatii, i jakby też, wiesz, no... Przedsiębiorczości, prawda? I tego zarządzania chociażby finansami, bo to też jest, wiesz, jakby no czasy są zupełnie inne, tak? I tak jak mówisz, no tak jak teraz dużo osób narzeka na pokolenie Z, ja też dużo współpracuję z przedsiębiorcami i tak, no my też, na nas też narzekano, tak? Więc narzekają niektórzy nadal. Więc tutaj no, trzeba się dostosować, tak? Ale też się dać wykazać, bo no, nikt nie jest dobry w czymś, co robi za pierwszym razem, tak? I nawet
i wiesz, to te dekoracje za pierwszym razem nie wyjdą, no to też nawet te dzieci przeanalizują, co mogą zmienić. Tak? Plakat musi dziać, musi być hałas, musi być, wiesz, jakby aktywność tych uczniów, muszą się sprzeczać ze sobą, czasami coś złamią, czasami coś popsują, czasami coś wspólnie stworzą, ale na tym polega właśnie edukacja, praca, uczenie się tych wszystkich umiejętności, no i oczywiście kreatywność, która, z którą się nikt przecież nie rodzi. My tę kreatywność w sobie rozwijamy, ale żeby rozwijać kreatywność, trzeba mieć przestrzeń, możliwości do jej rozwoju. No i my jako nauczyciele, ale też rodzice jesteśmy tutaj odpowiedzialni za to, jakie warunki do rozwijania tej kreatywności dla naszych uczniów stworzymy. Jakby też pewne wzorce bierze się z domu, jakby wiesz, szkoła jest oczywiście tym miejscem, gdzie dzieci spędzają po kilka godzin dziennie, gdzie można kreować różne wydarzenia, uroczystości, dawać przestrzeń do rozwijania tych różnych kompetencji, natomiast no, nie zastąpimy domu, jakby też dziecko musi mieć alternatywę do szkoły w postaci domu, gdzie tego, czego nie będzie mógł zweryfikować, poznać, doświadczyć w szkole, będzie mógł doświadczyć też w domu i też no, motywacja rodziców w stosunku do swoich dzieci będzie tutaj też ważna, kluczowa, pokazywanie pewnych obszarów, dróg rozwoju swojego dziecka jest tutaj bardzo istotne, nie tylko na nauczycielu ciąży jakby to zadanie. Dokładnie. A powiedz mi proszę też tak właśnie nawet w tym kontekście, o którym rozmawiamy, bo teraz coraz popularniejsze jest mówienie o szkole bez ocen. No już jakby niektóre szkoły to wdrażają. Jak to wygląda twoim zdaniem w praktyce? Jakie to są plusy i minusy? Wiesz, zawsze, tak jak mówisz, Moniko, zawsze są plusy i minusy, żeby nie powiedzieć plusy dodatnie i plusy ujemne. Właśnie, wiesz, jakby... Ta dyskusja ostatnio, która przetacza się przez media społecznościowe dotycząca oceniania, likwidacji ocen, zamiany, w ogóle tego, czy warto oceniać. Wiesz, tych prac domowych, prawda? Takim gorącym tematem. Wiesz, jakby mam takie wrażenie, że czasami te nasze działania jakby prowokują do tego, żeby wylać dziecko z kąpielą, jakby mówiąc wprost. Przecież my jako nauczyciele mamy odpowiednie narzędzia do tego, żeby nie oceniać w ciągu roku szkolnego ocenami bieżącymi. Rozporządzenie wcale nie nakłada na nauczycieli takiego obowiązku. Jesteśmy zobowiązani tylko, żeby dokonać oceny półrocznej i rocznej i w trakcie pierwszego czy też drugiego półrocza my możemy sprawdzać wiedzę i umiejętności uczniów na wiele różnych sposobów. Wcale nie musi być to stopień, czyli ocenianie, które jest wyrażone za pomocą cyfry, za pomocą stopnia w skali od 1 do 6. My możemy sprawdzać, monitorować, oceniać postępy uczniów poprzez gry planszowe, poprzez różnego rodzaju aktywności, poprzez inicjowanie różnych turniejów, zawodów, różnych innych wydarzeń, które się dzieją na lekcji, poza klasą i tak dalej, czy poprzez plakaty, labbooki, które robią, przygotowywanie prezentacji, występy publiczne, dyskusje. Przecież my już w czasie dyskusji z uczniami możemy się przekonać, jaką dziecko ma wiedzę, czy ono przeczytało lekturę, czy nie przeczytało. To nie musi być sprawdzian, kartkówka i tak dalej. Więc jakby trochę my też nauczyciele jesteśmy temu winni, ale też na obronę nauczycieli powiem, że niestety w tym obszarze rodzice są nieubłagalni. Oni domagają się wręcz ocen, jakby często rozmawiając z nauczycielami, wiem, czy z dyrektorami szkół, że nawet jeśli wprowadza się taką innowację, taki eksperyment do szkoły, że jakby zaniechamy ocenom bieżącym, że jakby nie będziemy stawiali ocen, to długo to nie trwa. Rodzice się buntują, oczekują tego, że będą oceny, bo w tym momencie oni chcą mieć informację konkretną, czy dziecko się nauczyło, czy nie nauczyło. Nie mają też właściwych narzędzi do tego, żeby motywować swoje dzieci, żeby się uczyły na bieżąco, żeby zdobywały konkretne, czy rozwijały swoje umiejętności, żeby zdobywały daną wiedzę, rozwijały kompetencje. A jeśli dzieci mają, zdaniem rodziców, gdzieś tam w tyle za sobą bat w postaci ocen, to wydaje się rodzicom, że jednak te dzieciaki się uczą, bo mają gdzieś takie, wiesz, no jakby... No, marchewka. Tak, poczucie, że za chwilę, jak się nie nauczę, dostanę jedynkę, to może skutkować później niedostateczną oceną, czy to na półrocze, czy na koniec roku. I tak trochę niestety jest, wiesz, i my się tak boksujemy, nauczyciele z rodzicami, rodzice z nauczycielami. Ja też widzę, że nauczyciele sami, to znaczy wychowawczyni mojej córki sama się przyznaje, że ona się tego uczy. To jest mega świadoma, fajna
kobieta i ona sama mówi, że tego się uczy, wiesz, są oceny opisowe, natomiast rzeczywiście, jak ja widzę, że ta moja, że edukacja mojej córki idzie w porządku, to ja nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast myślę, że też jakbym widziała jakieś deficyty, to jest to problem, bo jest to pewne przerzucenie na rodzica, wiesz, że nie ma tej oceny, ale na przykład są procenty. Tak, wiesz, i potem jeśli nie masz tej skali, nie masz porównania, to dla dziecka to jest zupełna abstrakcja, tak? Więc no tak, dlatego, że my właśnie, bo my uczymy od początku jakby tej ocenozy, tego oceniania jednak, a nie mówienia o tym, o umiejętnościach, o kompetencjach, o tym, co już wiem, czego jeszcze nie wiem, nad czym chciałabym popracować, w jaki sposób jeszcze jakby zgłębić temat, wiesz, powiększyć swoje umiejętności w danym obszarze i tak dalej, to nie jest łatwe. Od lat ocenialiśmy w ten sposób i teraz jakby przeorganizować myślenie na temat oceniania wśród rodziców, nauczycieli, samych uczniów, to jest proces, nie zadzieje się to od tak po prostu, żadnym rozporządzeniem, ani wiesz, jakby żadnymi wytycznymi, bo to jakby to też musi być wypracowana pewna wieloletnia strategia. Wdraża się oczywiście już w szkołach, wiesz, ocenianie kształtujące, którego jestem fanką, informacje zwrotne, tak, jakby, które... Tak, ja potwierdzam, jakby mi to się bardzo podoba, bo rzeczywiście widać, że nauczyciel się dużo więcej napracuje wtedy, bo musi dać informację zwrotną, wiesz, konkretną, tak, że właśnie, nie wiem, znasz tą literkę, ale popracuj nad tym, prawda, więc to jest ciekawe, natomiast rzeczywiście się wszyscy tego uczymy i zastanawiamy, jak to będzie w przyszłości. Tak, wiesz, jakby też właśnie motywacja ucznia, po co on idzie do szkoły, jest kluczowa i jakby cele, które sobie gdzieś tam zakłada, im mniejsze dziecko, tym on ma mniejszą świadomość tego, po co się uczy i jak to będzie procentowało później w dorosłym życiu. Gdzieś im starszy uczeń, bardziej świadomy, zaangażowany, rozmawiający z rodzicami, mający jakieś takie szersze jakby horyzonty, wie i jakby też no, sprzeciwia się tym ocenom, bo dla niego coś innego jest ważne, ale dla wielu uczniów i dla wielu dzieci jeszcze i dla młodzieży jeszcze ta ocena stanowi jakiś wyznacznik, prawda? Więc to ale jest... zobacz, bo to też przecież niedawno mieliśmy problem z tymi podwójnymi rocznikami, prawda? Bo z drugiej strony decydowały te oceny. No, dlatego wiesz, że same oceny nie stanowią problemu, tylko jakby cały system, który jest skonstruowany też na ocenianiu. Później im lepsze oceny, tym lepsze świadectwo. Im lepsze świadectwo, tym możliwość jakby zdobycia więcej punktów, a te punkty przekładają się na to, że się dostaną do szkoły, czy też na studia, no, i tak dalej, i tak dalej. Jakby to nie jest tak, że zmienimy tylko system oceniania, a wszystko resztę zostanie, no bo jakby za tym w krok, jakby krok dalej muszą pójść kolejne zmiany. Dokładnie tak samo, wiesz, z tymi zadaniami domowymi. Przyznam, wiesz, że ja czytam różne komentarze, różne sugestie, różne informacje na temat zadań domowych. Nie wypowiadam się na forach, w mediach społecznościowych, chociaż czasami napiszę i wymarzę i myślę sobie, dobrze, może lepiej nie, bo to nie jest dyskusja na media społecznościowe. Rzeczywiście to jest obszar, który no, też powinien być mocno przedyskutowany z różnych stron i jakby z różnymi punktami widzenia. I znowu, przecież nauczycieli nikt nie zmusza do tego, żeby zadawali zadania domowe. I też jeśli nas nikt nie zmusza, to nie jest naszym obowiązkiem ani powinnością, to też nie widzę potrzeby, żeby jakby zakazami, rozporządzeniem czy innymi przepisami zakazywać zadań domowych. Jakby wiesz, mi się wydaje, że w sieci jest też zła komunikacja, że będzie zakaz zadawania zadań domowych. Tak, nie tak, będzie zakazu. Tak, żeby udało się na lektury, prawda, na różne rzeczy. Tak, no i nie chodzi o takie jakby aktywności w domu, tylko o bezproduktywne jakby zadania, które nic nie wnoszą w rozwój dziecka, tylko tak jak powiedziałam, dziecko w klasie pierwszej przychodzi do domu i ma do wypełnienia ćwiczenia, zeszyt ćwiczeń od strony 8 do 15 i siedzi później z rodzicami, żeby to rozwiązać, nic to nie wnosi w jego naukę. Ale wiesz, w klasach 1-3 potrzebne jest doskonalenie, ćwiczenie techniki czytania, pisania, liczenia, jakby bez tego w domu nauczyciel sam na lekcjach nie jest w stanie w odpowiedni sposób i na określonym poziomie wykształcić tych umiejętności, w związku z czym no, duża rola też świadomość rodziców, że to jest ważne, istotne, żeby też w międzyczasie poprzez różne działania, też jakby wiesz, nie takie celowane, kierowane, tylko takie może niedyrektywne też aktywności, uczyć tych umiejętności, rozwijać te kompetencje. Natomiast już później w tych klasach starszych tutaj dochodzi, wiesz, język obcy. Jeśli nie przećwiczysz, nie będziesz ćwiczył pamięci, zapamiętywania tych słówek, nie będziesz doskonalił mowy chociażby i tak dalej, no
też to się tak nie da, nie? Przygotowując się do sprawdzianów czy do różnych aktywności na lekcje, też musisz w domu jakąś pracę wykonać. Tylko jakby, wiesz, moim zdaniem popełnialiśmy jako nauczyciele ogromny błąd właśnie dając do domu zadania, które nie były kreatywne, które nie rozwijały żadnych umiejętności, tylko były niezwykle odtwórcze, tylko zabierały czas dzieciom, to po pierwsze. Po drugie, jeszcze niestety niektórzy nauczyciele oceniali brak zadania domowego za pomocą oceny niedostatecznej, do czego też no, tutaj jakby nie ma w przepisach w ogóle takiej możliwości, żeby oceniać coś, czego nie widzimy, czego dziecko nie zrobiło, bo my oceniamy wiedzę umiejętności ucznia, a nie brak zadania domowego, brak przyborów czy brak podręcznika. Jakby to w ogóle nie w tę stronę i też rodzice się później denerwowali. Wiesz, w dobie sztucznej inteligencji zadawanie do domu odtwórczych zadań typu, nie wiem, opisz czy napisz biografię jakiegoś poety czy autora, czy napisz krótką interpretację wiersza, serio, no wystarczy wkleić taki prompt czy polecenie do czatu GPT czy innego narzędzia i dziecko już ma gotową pracę. No jakby nie o takie zadania nam chodzi, tylko o zadania, które rzeczywiście... Ja uważam za to, że to dobrze, że zaczęto to poruszać, bo myślę, że jakby my pamiętamy, jak było u nas i też różnie z tym było, tak? Ja pamiętam, że się bardzo dobrze uczyłam i wiesz, ale było mnóstwo tych prac domowych i tak naprawdę, a teraz dziecko ma dużo większe szanse z jednej strony rozwoju i mówi się o tym, że powinno, prawda, uczestniczyć, pracować nad tymi swoimi mocnymi stronami, prawda, też ćwiczyć, prawda, no bo mówi się, że skoro w szkole są te ławki, no to żeby było więcej tej aktywności sportowej, a z drugiej strony dla każdego nauczyciela jego przedmiot jest najważniejszy. Zawsze był. Tak, zawsze był i zwróć uwagę na to, że też właśnie jednemu dziecku ta praca domowa zajmie pół godziny, a inne siedzi nad nią 3 godziny. Tak? Dochodziliśmy już do takich, no, do paranoi, że po prostu każdy przychodziło dziecko do domu i z każdego przedmiotu miało mnóstwo zadań, bo nauczycielowi się wydawało, że jego przedmiot, tak jak mówisz, jest najważniejszy, ale wiesz, kiedyś tak jak mówisz, były tylko podręczniki, dziecko na podstawie tych podręczników i jakby uczestniczenia na lekcji zdobywało wiedzę. Teraz my mamy no, zupełnie inne możliwości, jakby doświadczenie też różnych rzeczy, w ten sposób ucząc się też, no i dziecko ma inne też aktywności, zajęcia, tylko wiesz, znowu są rodzice, którzy są za tym, żeby te zadania domowe ograniczyć, ale jest też mnóstwo rodziców, którzy mówią, ale ja chcę, żeby pani zadawała, ja chcę, żeby moje dziecko miało zadania domowe, bo ono wtedy nie siedzi w telefonie, tylko odrabia zadania domowe, czyli zobacz, przerzucanie jakby na nauczyciela tego, żeby zagospodarować czas po lekcjach dziecku. Od tego jest rodzic, żeby dać alternatywę takiemu dziecku, które przychodzi do domu i nie siedzi w internecie, czy nie skroluje telefonu, tylko jest z rodzicami, on z nimi rozmawia, on z nimi gra, on idzie na spacer, on uprawia jakąś dodatkową aktywność, czy nawet ma te swoje zajęcia dodatkowe, tylko tutaj rodzic musi się wykazać tą kreatywnością i dać alternatywę dziecku do świata cyfrowego. Dlaczego dzieci siedzą w internecie? Bo one nie mają innych zajęć albo i nie mają ciekawszych aktywności, a internet jest pełen ciekawych, kolorowych, intrygujących rzeczy, który też wyzwala takie poczucie szczęścia, zadowolenia, daje szybką nagrodę. Wiesz, a czasami niestety w przypadku niektórych dzieci to jest szukanie pomocy, to jest krzyk o to, żeby ktoś ich zauważył, żeby poświęcił im czas, to jest wołanie o atencję rodziców, rodzeństwa. No, to jest też, są duże te pułapki, prawda, też o których ty mówisz, tak, no bo no, świat Instagrama jest zupełnie przerysowany, tak, i wiesz, no i teraz właśnie TikTok, tak, już jest coraz popularniejszy od tych najmłodszych pokoleń. Czy zniknie TikTok albo Instagram? Nie. Kto ma nauczyć wykorzystywania tych narzędzi? Poniekąd szkoła, ale rodzic. Rodzic, który daje do ręki dziecku smartfona i mówi, tutaj proszę bardzo, możesz się uczyć fajnie, możesz sobie pograć, a później jakby dziwi się, że dziecko spędza tyle czasu z telefonem w ręku. My decydujemy, szczególnie na tych młodszych etapach edukacyjnych jako rodzice, ile czasu dziecko powinno spędzać przed ekranami, co ono tam może robić, a czego nie. Nie pozwalajmy też na instalowanie niektórych aplikacji, czy też korzystanie z mediów społecznościowych, które są od 13 roku życia, od 16. Co tam robią dzieci 7-8 prawda, letnie. Czasami rodzice sami zakładają im profile. Jakby też musimy bić się w piersi jako rodzice, jako dorośli, że my poniekąd dajemy przyzwolenie naszym dzieciom. A zobacz też, jaka jest presja społeczna, tak? Że wiesz, że wszyscy mają, to i mam, i ja tak, trochę, nie? Wszyscy mają, tylko jakby
każdy rodzic był odpowiedzialny na tyle, że nie pozwoliłby na takie aktywności, nie byłoby też tej presji, nie? I znowu, presja rodzi się z nudy, presja rodzi się też, wiesz, często z tego, dzieciom się wydaje, że muszą tam być, bo nie mają innej alternatywy, nie? Bo czym mają zaimponować tym swoim rówieśnikom? Bo gdzie ich mają znaleźć, skoro nie wychodzą z domu? Gdzie się z nimi mają spotykać? No spotykają się w sieci. Ja jestem ostatnią osobą, która krytykowałaby nowe technologie, możliwości, jakie nam daje, również komunikacyjne, relacyjne, to, że jakby też jesteśmy w sieci z ludźmi i się komunikujemy i też poniekąd rozwijamy jakieś tam kompetencje społeczne, tylko jestem za tym, żeby to był balans i nie w każdym wieku, w takim samym zakresie i w takim obszarze. To jest, wiesz, trudny temat, ważny, czasami ignorowany przez rodziców, albo czasami wydaje nam się, że jak zabronimy dziecku korzystania albo wyłączymy internet, to już jest wszystko to, co możemy, wiesz, zrobić, a to jest chyba najgorsza rzecz, która mogłaby się przydarzyć, bo dziecko jakby czuje się wtedy, wiesz, jakby ktoś zabrał mu coś, co jest dla niego ważne, jakby jego świat, w którym funkcjonuje, istnieje od dawna, gdzie ma przyjaciół, gdzie ma znajomych, gdzie może się realizować, gdzie doświadcza pewnych rzeczy, których nie ma szansy doświadczać w realnym świecie. Jakby, wiesz, to jest temat, który powinniśmy jako dorośli, jako rodzice ciągle rozwijać, wałkować, uczyć się tego, bo od nowych technologii nie odejdziemy, jakby one się cały czas rozwijają, tylko to, w jaki sposób będziemy z niej korzystali, zależy po prostu od nas. No to mnie kiedyś, wiesz, bardzo zaskoczył Artur Kurasiński, z którym robiłam wywiad, i on ma nastoletnie dzieci, on jest takim specjalistą od technologii i u niego w domu, no jego nastolatki mają właśnie wytyczony czas na technologię. Tak. Trochę się śmiałam, że to jest, wiesz, wbrew, prawda, temu jemu. Znaczy, wiesz, wytyczyć czas. Tak, okej, tylko nie, że wiesz, coś się wydarzy i nagle ciach ucięty internet i jest zakaz i w ogóle nie korzystamy, albo w ogóle, wiesz, no dziecko ma 15-14 lat i ono nie korzysta z internetu w domu, bo rodzice zakazują, po czym jak się jakby dorwie do tego internetu w szkole czy poza nią, no to po prostu nie wychodzi, bo dla niego tam jest tyle tych bodźców, których potrzebuje. Nie o to chodzi. Oczywiście reguły, zasady dotyczące tego, kiedy, w jakich sytuacjach możemy wykorzystywać ten internet, ale też, wiesz, jakby nie tylko dzieci się mają do tego jakby zastosować, nie? Tylko my też, bo wiesz, mówimy, że dzieci ciągle z tym telefonem, po czym jest obiad, siedzimy i wszyscy w telefonie, tutaj jemy, tu w telefonie nie ma dyskusji, nie ma rozmowy. Dziecko chce pogadać z rodzicem, ale ten rodzic ciągle siedzi albo pracuje, jakby to też nie pracuje przed komputerem, albo cały czas gdzieś tam coś scrolluje, odpoczywa w ten sposób, że przegląda ten internet, media społecznościowe. Dzieci są naszą kalką poniekąd. Patrząc na nas, powielają nasze zachowania. Jak widzimy niestosowne zachowania u naszych dzieci, to zastanówmy się najpierw, co my zrobiliśmy źle. Co sprawiło i co zrobiliśmy niewłaściwie, że te nasze dzieci w ten sposób się zachowują, tyle czasu tam spędzają, czego one tam szukają i potrzebują, jaka ich potrzeba została niezaspokojona przez nas, rodziców, dorosłych, przez dom, że dzieci w taki, a nie inny sposób funkcjonują też w przestrzeni internetowej i tyle czasu tam spędzają. Mhm. A jak właśnie twoim zdaniem powinno się badać te potrzeby dziecka pod tym kątem, żeby dostosować też je do przyszłych wyzwań, także te, wiesz, talenty, mocne strony, jak to rozwijać? Dzieci tak, sygnalizują to same te swoje potrzeby, przytulaniem się, nie wiem, namawianiem na pójście na spacer, pojechanie, nie wiem, wycieczkę rowerową, na to, żeby z rodzicem coś tam fajnego upichcić, albo obejrzeć, pokolorować kolorowankę, przeczytać książkę, obejrzeć jakiś film i robią to już od jakby najmłodszych lat. Tyle, że z czasem zaniechają tych różnych, czy te sygnały się pojawiają rzadziej, dlatego że one widzą, że one są, wiesz, jakby niezaspokajane przez rodziców, że one nie są w jakiś sposób zauważone, zrealizowane, w związku z czym po pewnym czasie no, przechodzą do tego swojego świata, gdzie te ich najważniejsze potrzeby zaspokajają rówieśnicy, internet, wszystko to, co znajdują w sieci, więc jakby sygnały dziecka, to w jaki sposób się zachowuje, no też znajomość tego, czym nasze dziecko się interesuje, jakie... No, tu nam też wchodzi temat jeszcze takich różnic też kompetencyjnych między rodzicami a dziećmi, tak? To, co mówiłyśmy wcześniej, że wiesz, dla dzieci dużo rzeczy jest intuicyjnych, teraz aplikacje, wiesz, różne... Zobacz, jak ja kupowałam bilet, tak? I ty kupowałaś kiedyś bilet na pociąg, a jak teraz dzieci? Tak. W nowych technologiach tak, widać jakby ten rozwój umiejętności, kompetencji, dzieciaki też robią to intuicyjnie,
intuicyjnie się nie boją popełniać błędy, wiedzą, że nawet jak coś klikną, to zawsze można odklikać albo zrobić tak, coś podobnie. Tylko zobacz, że też jakby dużo dzieci trochę zasłania się tym, no bo właśnie do szkoły mi jest potrzebne, prawda? I trochę wiesz, no jakby dziecko się... Ale gdzie jest wtedy rodzic? Nawet jeśli ja nie potrafię jakby grać w jakąś grę, korzystać z jakiejś aplikacji, jestem gdzieś obok, towarzyszę temu dziecku. Możemy mieć też zasadę w domu, że wspólnie jesteśmy wtedy, kiedy korzystasz z internetu. Ja jestem gdzieś obok, mogę się podpatrzeć, co robisz, mogę ci coś czymś doradzić, mogę się też od ciebie nauczyć. Wiesz, jakie to jest fajne, kiedy rodzic prosi dziecko, wiesz, pokaż mi, chętnie z tobą zagram, chętnie z tobą coś wykonam, może wspólnie zrobimy tę prezentację i ja się nauczę tej kanwy, bo też być może u mnie w pracy będzie to potrzebne. Tylko rodzic musi chcieć poświęcić ten czas. A wiesz, jakby mamy taką pokusę, my wszyscy dorośli, że jeśli jest ten komputer, internet, telefon, to my mamy wtedy chwilę dla siebie. Dziecko jest samo w tej przestrzeni internetowej. Już czasami się denerwujemy i zastanawiamy, co ono tam robi, ale czasami dla nas to jest bardzo wygodne. Dziecko jest zaopiekowane, nam się wydaje, my nie musimy się nim zajmować, my nie musimy poświęcać czasu. Mamy chwilę dla siebie, tak jak z tymi bajkami, które, wiesz, w które dzieci się tam wpatrują, nie? Więc jakby też ta sama świadomość rodzica, że w sytuacji, kiedy daje przyzwolenie na to, że to dziecko jest zamknięte same w pokoju, albo że siedzi samo przed komputerem, czy przed tym telefonem, no to ja niestety nie daję sobie wtedy też prawa i możliwości do tego, żeby być tym dzieckiem, uczestniczyć, wspólnie się uczyć, doświadczać i dać to dziecko, temu dziecku poczucie, że jakby bycie w internecie to też nie jest nic złego i że nawet jeśli napotkasz na coś, co jest, no wiesz, jakby straszne, coś, co może skutkować jakimiś konsekwencjami, żeby się nie bać o tym powiedzieć dorosłemu, bo on ma wtedy do tego rodzica zaufanie, że on nie zamknie mu nagle i wiesz, nie odetnie od internetu, od komputera, tylko wspólnie będą starali się rozwiązać daną sytuację. To jest w ogóle to jest temat złożony, można by było o nim gadać godzinami. Fajnie, że są takie inicjatywy jak Dzień Bezpiecznego Internetu, który jakby inicjuje pewne też takie, wiesz, spójne działania klas, szkół, różnych instytucji zajmujących się nowymi technologiami, bo wszystkim nam, jak widzę, jest to potrzebne. I nauczycielom, i rodzicom, i dzieciom, i młodzieży, ale w ogóle społeczeństwu. No i wiesz, to jest ta odpowiedź na to pytanie, jak nie zgubić tego dziecka w sieci, tak? No bo wiesz, jakby no jednak ta sieć wciąga i to wciąga też nas dorosłych, bo tak jak mówisz, jedno co nie dziecko nie robi tak jak mówimy, tylko tak jak sami robimy, tak? A tymczasem też siedzimy w projektach i też siedzimy przed tym telefonem, prawda, laptopem, tylko się urządzenie zmienia, tak? Tak, wiesz co, że ci przeczytam taki dosłownie dwa zdania z końca naszej książki, które napisaliśmy a propos tego, jak nie dać zgubić dziecku w sieci. Dlatego od najmłodszych lat pomagajcie swoim dzieciom rozumieć i poruszać się po technologiach cyfrowych. Tylko bowiem w ten sposób sprawicie, że będą one żyły w lepszym, bardziej sprawiedliwym i troszczącym się o ludzi świecie. Nie pozwólcie im się zgubić w sieci, pomóżcie im się w niej odnaleźć. To jest takie kluczowe. My jesteśmy po to, rodzice i nauczyciele, żeby pomóc się tym dzieciakom w tej sieci odnaleźć, a nie zgubić, bo sieci nie zlikwidujemy, nowych technologii nie zatrzymamy, rozwoju cyfrowego nie zatrzymamy. My się musimy jakby dopasować, też dostosować i też dać alternatywę. Ja o tej alternatywie ciągle będę mówiła, ale jakby widzę też, że jeśli poświęca się więcej dziecku czasu, daje się różne przestrzenie do rozwoju, możliwości, tę właśnie taką analogową alternatywę, no to te dzieci wcale aż tak bardzo w tej sieci nie chcą przebywać. Jeśli nie mają innej, a potrzebują ciągłych bodźców, ciągłych nagród, pochwał, wzmocnień pozytywnych, wiesz, no, żyjemy w takim świecie, że jakby każdy z nas potrzebuje tej atencji i uwagi, tam ją dostają, jeśli w domu nie ma, dostają ją w sieci. Tak, znaczy wiesz, no i w drugą stronę to też jest anonimowe i zobacz, ilu też się mówi w drugiej stronie, że ilu hejterów jest takimi osobami właśnie niedowartościowanymi, tak. Prawda? Że wiesz, że w sieci jesteś anonimowa i możesz powiedzieć wszystko, a w komunikacji takiej bezpośredniej, no nigdy byś tak, wiesz, sobie na to nie pozwoliła, tak? No chociaż ten język też się bierze z przestrzeni publicznej, on jest jaki jest. Ryba psuje się od głowy. Dokładnie. A powiedz mi proszę, Zyto, no bo też odnośnie takiej różnorodności, bo to też jest kwestia takich trochę problemów szkoły, prawda, trochę wyzwań, że ta różnorodność jest duża. No i właśnie, jak nią zarządzać? No bo z jednej strony są dzieci właśnie z orzeczeniami, z innymi potrzebami, z drugiej strony są dzieci w normie, ale z problemami właśnie osamotnienia,
czy zresztą ono diagnozuje się coraz częściej depresję u młodzieży. Jakie wsparcie powinna w Twoim zdaniem oferować w tym zakresie szkoła? Żyjemy w ciekawych, trudnych, skomplikowanych, zróżnicowanych niestety przestrzeniach, te czasy nie są łatwe. Rzeczywiście chyba nie ma już szkoły i klasy, o której nie moglibyśmy powiedzieć, że to jest klasa aż zróżnicowana, czyli taka, do której chodzą zarówno uczniowie zdolni, niezwykle zdolni, utalentowani, średni, ale też tacy, którzy mają pewne dysfunkcje, zaburzenia, niepełnosprawności, dzieci o zróżnicowanych jakby też orientacjach i seksualnych, ale też poglądach politycznych, światopoglądowych i innych. I tutaj nauczyciel też nie ma łatwo, bo on musi też się odnaleźć w tych wszystkich obszarach, żeby wesprzeć, wspomóc, docenić każde dziecko, żeby też nie sprawić, żeby czuło się odizolowane, etykietowane, naznaczone, wykluczone z danej grupy społecznej. I to jest bardzo trudne, żeby w ten sposób funkcjonować. Wiesz, w sytuacji, gdzie masz autonomię jako nauczyciel, wychowawca, masz też wsparcie rodziców, masz wsparcie dyrektora i wiesz, że działania, które podejmujesz, nie spotkają się z ostracyzmem, nie spotkają się z krytyką, czasami nawet z naganą, tylko jakby one służą rzeczywiście budowaniu tej wspólnoty, jakby stawianie na różnorodność, ale też na tolerancję, akceptację, współpracę, szacunek wzajemny do siebie, no to wtedy też temu nauczycielowi jest łatwiej. Ale jeśli, wiesz, w takiej zróżnicowanej... To jest jakby też jest kwestia szkół, bo ja też znam różne i też widać czasami takie mikrozarządzanie, prawda, że jednak wiesz, no jeśli ten nauczyciel jest taki, wychodzi z inicjatywą, wiesz, bo tak się narzeka też na rodziców, ja sama jestem rodzicem i też czasem, i też pewnie na mnie niektórzy narzekają, prawda, bo wiadomo, że chcę dla swoich dzieci jak najlepiej, natomiast wiesz, no to też czasem się zabija tych takich nauczycieli kreatywnych, tak? Samoświadomość, też jakby wiedza, edukacja społeczna, ale też tak jak mówisz, inicjatywa i no, wychodzenie też naprzeciw tym różnym wyzwaniom nauczycieli jest kluczowe. Jakby my też jako społeczeństwo cały czas się edukujemy w różnych obszarach, tak? W obszarze niepełnosprawności, w obszarze inności, czy też zróżnicowanych poglądów, czy też tożsamości seksualnej i innych tamtych. No, ten ostatni temat wybrzmiewa mocniej, prawda? On jest taki bardziej, z jednej strony widzę, że jest coraz popularniejszy w szkołach, z drugiej strony nadal się często udaje, że tego problemu nie ma. No tak. Zobacz, że to też mamy taką mentalność polską, trochę tematów tabu. Tak, tabu, ale też wiesz, tematy tabu są wtedy, kiedy mamy małą wiedzę na dany temat, czyli znowu ta wiedza, to edukowanie społeczeństwa, mówienie o tym, skąd się biorą takie, a nie inne zachowania, skąd się bierze to, że jakby dane dziecko czuje się bardziej kobietą czy mężczyzną, czy jakby wie o tym, że ma zupełnie chociażby inną płeć niż ta, którą się mu tam ustalono mu przy narodzeniu, czy jakby ma inną orientację seksualną, też duża świadomość nauczycieli, wiesz, jakby też wiedza na ten temat, żeby też nie skrzywdzić, żeby też, tak jak mówię, no nie wykluczyć, ale dać też przestrzeń do jakby różnych poglądów w klasie. Integracja uczniów i wykształcenie wzajemnego szacunku bez względu na to, jakiej jesteś orientacji, czy poglądów, czy z jakiego domu pochodzisz, czy masz jakieś zaburzenia, dysfunkcje, czy też nie. No jakby ta integracja jest istotna, ważna i kluczowa. Znam sytuację... Prawda? Znam sytuacje, w których rodzice nie życzą sobie na przykład, żeby do ich klasy chodziły dzieci ze spektrum autyzmu, bo przeszkadzają na lekcji, bo zachowują się niewłaściwie. Znam, wiesz, nauczycieli, którzy no, nie są w stanie zaakceptować tego, że dziecko, które jest w czasie tranzycji, to się mówi, chyba też nie chcę tutaj popełnić błędu, kiedy zmienia płeć, chce, żeby mówiono do niego na przykład, wcześniej był chłopcem, a chce, żeby mówiono do niego po imieniu, w imieniu żeńskim, jakby nauczycielom nie są w stanie niektórzy sobie z tym poradzić i nie przechodzi im to przez gardło, ale dlaczego nie, skoro no jest w tym procesie, rodzice zaakceptowali ten fakt, no jakby on sam zdecydował, że będzie tak czy inaczej, to nas nic nie kosztuje, jakby jeśli to ma sprawić, że dziecko w szkole będzie czuło się lepiej, że będzie czuło się zaopiekowane, że będzie czuło się bezpiecznie, że nie będzie wykluczane, dlaczego nie? No ale jakby to zależy znowu od człowieka, od naszego nastawienia, od naszej wiedzy, od naszej empatii, od naszej pokory do tego, co się gdzieś tam wśród nas dzieje.
i nie, z niektórymi rzeczami jakby no, trudno jest polemizować, a mimo wszystko i nauczyciele, i rodzice, no i też dorośli, uczniowie nie są w stanie sobie poradzić. Jakby też nie chcę, wiesz, oceniać, bo to nie jest łatwa sytuacja. To też jest dla możliwości, prawda, bo no, nie jest łatwe, nie? To jest kwestia jeszcze, wiesz, wycieczek, prawda, czy dodatkowych toalet, tysiąca rzeczy i no i kwestia też częstotliwości występowania, bo czasami, wiesz, z marginalnego problemu się robi, wiesz, jakby duży temat, tak, który właśnie gdzieś tam na radach czy na zebraniach jest jakby głównym tematem, a tak naprawdę jest mnóstwo rzeczy w edukacji, które trzeba jeszcze innych zrobić. No prawda? Tak, ale jakby to, że jakby zamieciemy pod dywan, czy uznamy, tak, że nie ma tematu, nie sprawi, że tych dzieci w klasach nie będzie, one będą, są i one mają takie same prawa, prawo czuć się bezpiecznie, zaopiekowane, jak pozostali uczniowie w klasie, jakby no nie mamy, nikt z nas prawa do tego, żeby i wykluczać, żeby też w jakiś sposób ocenny traktować, po prostu są takie, a nie inne i trzeba ten fakt zaakceptować, jeśli nikomu nie robią w ten sposób krzywdy, nie naruszają jakiejś sfery prywatności, czy też no nie sprawiają, że ktoś inny przez nich czuje się niewłaściwie, dlaczego nie, jakby tutaj każdy z nas jest równy i do tej równości powinniśmy dążyć, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że to nie jest ani łatwe, ani no szybkie do przeprowadzenia i że te zmiany będą się działy długo, powoli, ale fajnie, że już jakieś takie, wiesz, jakby no mamy... Zna się o tym mówić, prawda, że... Tak. No, wiesz, moim zdaniem też jest ważna ta edukacja, ta, którą ty robisz, prawda, że dla nauczycieli, że, żeby też nauczyciel wiedział, jak może zareagować, tak, bo tak jak mówisz, no jakby to nie jest żaden problem mówienie w takim imieniu, czy nazywanie kogoś tak, jak ktoś lubi, tak, zresztą przecież dużo osób ma dwa imiona, tak, i używa drugiego i to jest też analogiczna sytuacja, tak, no, więc... Tak. Nie ma problemu, ale wiesz, jakby, chociażby w kontekście dzieci z niepełnosprawnościami, ja zawsze tłumaczę tym nauczycielom, czy tym osobom, które nie do końca jakby zgadzają się z tym, że w szkołach ogólnodostępnych powinny być dzieci z na przykład ze spektrum autyzmu, z różnymi niepełnosprawnościami, to zawsze mówię, słuchaj, no szkoły specjalne są przede wszystkim w 99% takie mają statuty, akty założycielskie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, prawda? Dodatkowo to dziecko może mieć autyzm, niepełnosprawność sprzężoną, ruchową, wzrokową, słuchową i tak dalej, natomiast dzieci w normie intelektualnej ze spektrum autyzmu, dzieci z mutyzmem wybiórczym, z niedostosowaniem społecznym, niepełnosprawnością ruchową, słuchową, wzrokową, gdzie oni się mają uczyć? W szkołach ogólnodostępnych. To jest tak samo dla nich miejsce, jak dla innych uczniów. Poza tym zobacz, to uczy właśnie tolerancji, no tak, tak, tego, że jesteśmy różni. Bo ja sama widzę na przykładzie moich córek, które, wiesz, gdzie chodziły dzieci z różnymi problemami też do ich grup, tak, czy z różnymi dysfunkcjami. I tutaj te dzieci nie zauważają tak bardzo tych różnic, tak? To jest kwestia też nas dorosłych, na co po prostu no, dasz to światło. Albo wiesz, to jest trudne, oczywiście to jest trudne dla dzieci, dla rodziców, dla nauczycieli, którzy nie zawsze są przygotowywani do pracy z takimi dziećmi, bo studiując, wiesz, matematykę, biologię, nikt ich nie przygotował do tego, że będą pracowali z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami i to jest trudne. Tylko to, że to jest trudne, że wymaga od nas więcej nakładu pracy, że szkoły nie są jeszcze przygotowane do takiej, wiesz, pracy w zróżnicowanej klasie, do edukacji włączającej, nie znaczy, że na tym cierpieć mają te dzieci właśnie. One mają takie samo prawo do korzystania z bogactwa, wiesz, relacji, rozwijania umiejętności społecznych i do tych wszystkich obszarów dydaktycznych, jak ich rówieśnicy, mimo że mają pewne niepełnosprawności, czy też funkcje. Naszym zadaniem jest to, żeby się nauczyć, poznać specyfikę funkcjonowania tych dzieci, nauczyć się z nimi pracować, a krytyka rodziców, że zapisują do szkół ogólnodostępnych, zawsze mówię, wejdź w buty tego rodzica. Ja mam pełnosprawną, jakby dobrze, fantastycznie rozwijającą się już dorosłą 24-letnią córkę. I dziękuję Bogu za to. Nie wiem, w jaki sposób zachowywałabym się, funkcjonowałabym, czego domagałabym się od szkoły, od nauczycieli, gdyby moje dziecko było z różnymi niepełnosprawnościami czy z deficytami. Rodzic zrobi dla swojego dziecka wszystko po to, żeby to dziecko jak najlepiej się rozwijało i funkcjonowało. I dlaczego my tego nie rozumiemy? To dziecko nie jest niczemu winne, że nie potrafi się zachować, że nie potrafi zrozumieć, że nie potrafi zapisać, że wolniej pracuje. Jesteśmy po to my, nauczyciele współorganizujący, specjaliści w szkole,
żeby małymi krokami, ucząc się też tej pracy z takimi dziećmi, stwarzać im jak najlepsze warunki. Zawsze co nowe budzi, wiesz, sprzeciw, budzi niechęć, czasami obawy i strach. Po to się uczymy, doświadczamy pewnych rzeczy, żeby też już za kilka lat jakby tą edukację włączającą zupełnie inaczej zorganizować. Nie możemy mieć też pretensji do dzieci w klasie, że nie tolerują, że nie akceptują, że boją się, że też nie do końca chcą do takiej klasy chodzić, ale my, to są tylko dzieci, mają do tego prawo, one nie znają specyfiki funkcjonowania tych dzieci z niepełnosprawnościami, czasami no jakby boją się pewnych zachowań, czasami nie rozumieją i znowu po to jest pedagog, po to są wychowawcy, żeby wprowadzić dziecko, wdrożyć do funkcjonowania w tym świecie, bo przecież on za chwilę w pracy się może jakby spotkać z osobą niepełnosprawną, w sklepie z osobami z różnymi dysfunkcjami, zaburzeniami. Ucząc się w takiej zróżnicowanej klasie, uczymy, tak jak powiedziałaś, dzieci tolerancji, empatii, szacunku do drugiej osoby, pokory też do tego, co mamy i jakby no, to jest obustronna w pewnym sensie też korzyść. To oczywiście wymaga czasu, to jest proces, ale my wszyscy się tego uczymy i musimy sobie dać prawo do błędów, do tego, że czegoś nie wiemy, że czasami coś zrobimy źle, bo my wszyscy dopiero wdrażamy się do tego nowego systemu edukacji w kontekście edukacji włączającej i no, jakby też nie możemy się biczować za to, że czegoś nie wiemy, nie potrafimy, ale musimy chcieć się uczyć, doskonalić w tym obszarze, to jest kluczowe. No tutaj w 100% się zgadzam, bo uważam, że właśnie, że gdzieś to trzeba potem też się odnaleźć i ja też robiłam taki wywiad z Kasią Rymaszewską, która sama jest osobą niepełnosprawną, ale pomaga w aktywizacji osób niepełnosprawnych. No i warto zawsze zobaczyć z tej drugiej strony, bo tak jak powiedziałaś, to nie jest nigdy wina czy rodzica, czy dziecka, tak, że jest, jakie jest. Natomiast no, te osoby, które są pełnosprawne, mogą być za to wdzięczne, mieć pokorę i też mieć duży swój udział w tej aktywizacji, tak? My też mamy łatwiej teraz, zobacz, mamy mnóstwo książek, podręczników, broszur, filmów, szkoleń dotyczących jakby też specyfiki funkcjonowania tych osób z różnymi niepełnosprawnościami, metodyki pracy z nimi. Możemy się jakby naprawdę doskonalić w tym obszarze. I cieszę się, że coraz więcej, częściej się mówi o tym w mediach społecznościowych, w ogóle w przestrzeni społecznej, że jest taka gotowość do jakby zgłębiania, eksplorowania tego świata osób z różnymi niepełnosprawnościami i dysfunkcjami. I myślę sobie, że po prostu tak jak w każdym procesie jest wymagany czas i myślę, że jakby za kilka lat będziemy już w zupełnie innym miejscu i inaczej spostrzegać nie jako trudność ten obszar, a jako wyzwanie na pewno. Przestrzeń do rozwoju. A powiedz mi proszę już tak trzy rzeczy, które twoim zdaniem powinny się zmienić, żeby realnie tutaj uzdrowić tą edukację w Polsce. Ojej, najgorzej, słuchaj. Podawać receptę, czy właśnie takie rzeczy, które powinny się jakby uzdrowić. Myślę sobie, że po pierwsze to w ogóle, wiesz, dialog. Dialog między tutaj decydentami, którzy mają wpływ legislacyjny na zmiany, które zadzieją się w edukacji, dialog między nauczycielami i rodzicami i jakby współpraca w tym obszarze. Każdy z nas ma zupełnie inne spostrzeganie tej rzeczywistości. Nam, nauczycielom, jakby ona się kreuje w zupełnie inny sposób. Rodzice widzą to z drugiej strony, a jeszcze inaczej ci, którzy mają wpływ na zmiany rzeczywiście. I trochę właśnie jak obserwuję nowy rząd, który tutaj też zaprasza do różnych dyskusji, konsultacji, różne jakby obszary, do różnych jakby takich obszarów roboczych ludzi z różnych środowisk, prawda? Widziałam, że byli już profesorowie, byli tam przedstawiciele różnych instytucji, NGO-sów, powoli też jakby tutaj dyskutują i też konsultują pewne rzeczy, nauczyciele, specjaliści, rodzice, to jest super, że jakby chcą widzieć punkt widzenia z różnych obszarów. Wymagany jest niestety czas i my mamy też taką manierę, że my szybko i chcemy wszystko natychmiast już i teraz. Jeśli coś zostało obiecane, to my już natychmiast chcemy to wyegzekwować. Niestety zmiany potrzebują czasu, przemyśleń, wypracowania nowych strategii i pewnych rzeczy, które na tą zmianę będą miały ogromny wpływ, co nagle
co po diable i jakby też no, byłabym za tym, żeby jednak te zmiany wprowadzać z dużym przemyśleniem, z konsultacjami i zatem potrzebny jest dialog, współpraca, ale właśnie czas, który jest nam w edukacji potrzebny, no i też ogromne jakby zaufanie rodziców do nauczycieli, ale też nauczycieli do rodziców. Dlatego, że my, zauważ Moniko, jak tak nieraz czytam różne media społecznościowe, czy też niektóre artykuły, publikacje, to my troszeczkę tak się ustawiliśmy, nauczyciele i rodzice, ciągle w kontrze do siebie. Nauczyciele krytykują rodziców, rodzice krytykują nauczycieli. Clue w edukacji jest współpraca, wymiana doświadczeń. Nie ma lepszego źródła informacji niż są rodzice na temat swojego dziecka, każdego i tego zdolnego, średniego i tego z niepełnosprawnościami, bo rodzic wie najlepiej, jak funkcjonuje, czego potrzebuje, jakie ma potrzeby, jakie ma uzdolnienia, możliwości, deficyty, trudności jego dziecko i jakby tego dialogu, tych wymiany doświadczeń, tej współpracy tutaj brakuje, a z drugiej strony brakuje niestety rodzicom zaufania do nauczycieli. Jeśli nauczyciel no, ma swoją metodykę pracy, ma jakieś swoje sposoby, jakby ma jakiś przemyślany proces, w ramach którego będzie prowadził to dziecko, realizował treści programowe, no to nie może być tak, że każdy rodzic będzie kwestionował, podważał te decyzje i kompetencje nauczyciela i uważał, że no on wie najlepiej, bo coś tam przeczytał, wiesz, sytuację, gdzie przychodzi rodzic i mówi, że no, nauczyciel tutaj za wolno pracuje albo po prostu nie realizuje podstawy programowej, bo był u koleżanki, dziecko jej realizuje ten sam podręcznik, prawda, nie podstawę, tylko ten sam podręcznik, on już jest na innej stronie, a dziecko w ogóle, tam w ogóle jeszcze kilka stron wcześniej, jakby nie wiedząc o tym, że nauczyciel realizuje program, który jest opracowany na podstawie podstawy programowej i jakby realizuje te treści, a podręcznik jest tylko jego narzędziem, którego może wykorzystywać albo nie. Jakby to są takie też kluczowe rzeczy, tak? Czyli ta współpraca między rodzicami i nauczycielami, zaufanie do nauczycieli, odbudowanie szacunku, autorytetu nauczyciela, skończenie z dyskredytowaniem ich kompetencji i jakby, wiesz, jakby też no, właściwe wynagrodzenie, bo niestety nauczyciel, pracownik, każdy, w każdym obszarze będzie świetnie pracował, będzie zmotywowany, będzie się doskonalił, będzie miał coraz lepsze kompetencje, jeśli będzie właściwie wynagradzany i będzie czuł, że za swoją rzetelną pracę ma właściwe wynagrodzenie i też to wynagrodzenie chociażby wystarcza na to, żeby pójść do kina, do teatru, żeby rozwijać swoje horyzonty, żeby się uczyć, doskonalić, wyjeżdżać na konferencje, nawet jeśli szkoła nie opłaci, to wtedy stać go na to, żeby samodzielnie opłacić. Wiesz, no, mówi się, że nie szata zdobi człowieka, albo że nie to, w jaki sposób wygląda, ale w szkole naprawdę dzieci obserwują nauczycieli, oni oceniają, jak ten nauczyciel się prezentuje, jakie ma, wiesz, jakby czy jest na bieżąco z tymi wszystkimi nowinkami. Nauczyciel, chcąc być na bieżąco, musi mieć za co te wszystkie potrzeby swoje zrealizować, więc to jest... To jest jakby kwestia tego, żeby zatrzymać tych dobrych nauczycieli w szkole, tak, bo nie oszukujmy się, ja sama znam sporo osób, które się, wiesz, potem no, zmieniały swoją ścieżkę zawodową właśnie ze względu na pieniądze, więc też jakby motywowanie jest ważne tym słowem, tym zarządzaniem i jest mnóstwo możliwości motywowania, tak jak w firmach, natomiast no, finanse należą do tych podstawowych. Tak? Wiesz, zatrzymanie w szkole to jest jedno, bo jakby dużo nauczycieli ma takie poczucie obowiązku, jakby też przyszło jeszcze kilkadziesiąt, 15, 20, 30 lat temu do pracy właśnie, bo uważało, że to jest najlepszy zawód świata, który można wykonywać, ale jakby zachęcenie nauczycieli, młodych ludzi, studentów do tego, żeby chcieli przyjść do szkoły, to jest kluczowe. U nas naprawdę nasz zawód jest taki, no już nie dosyć jest sfeminizowany, to jeszcze już większość z nas jest w takim wieku, gdzie za chwilę, za 5-10 lat pójdzie na emeryturę, co z młodymi nauczycielami, którzy będą uczyli nasze dzieci, nasze wnuki. Jakby tu musimy powziąć wszelkie działania, które będą jakby zachęcały i motywowały tych młodych ludzi, żeby chcieli się tymi swoimi umiejętnościami, wiedzą, kompetencjami dzielić w szkole i żeby zostawali nauczycielami. To jest niezwykle ważne, istotne, a niestety no, nie jest dobrze w tym obszarze. Ja tylko powiem, że wiesz, wielu nauczycieli też
ja jest po 28 rok pracuję, od zeszłego roku, w zasadzie od tego roku, od września ograniczyłam swój etat w szkole, bo też chcę być tutaj uczciwa, mam teraz mniej godzin, na tę chwilę 12, niecały etat, ale z takiego powodu, że też jakby rozwijając swój jakby obszar takiej działalności, który jakby dotyczy doskonalenia nauczycieli, ja też pracuję ze studentami, no jakby nie da się wszystkiego robić na pełnym wymiarze, więc żeby też być... Przygotować się do tego, tak, no bo zobacz, jak ty jesteś, musisz być na bieżąco z technologią, skoro... Dokładnie, cały czas. A poza tym, wiesz, jakby ja też uważam, że nauczyciel, który po 28 lat pracuje z uczniami, ma już wszelkie kompetencje do tego, żeby dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami. Ktoś tych nauczycieli też musi szkolić, przygotowywać, doskonalić, pokazywać różne obszary edukacji. No i to są właśnie ci nauczyciele, którzy już tam po kilkudziesięciu latach pracy mają ten warsztat na tyle ukształtowany, że mogą już jakby doskonalić przyszłych nauczycieli i ja to robię. Jakby też no, odchodzę trochę już od takiej codziennej pracy z uczniami, bo mam tych godzin mniej, na rzecz już pracy w edukacji, ale w zupełnie inny sposób. Dzielenia się, tworzenia materiałów edukacyjnych, inspirowania, tworzenia miejsc w sieci, które mogą być przydatne dla nauczycieli. Też uważam, że to jest bardzo potrzebny, ważny obszar, bo gdzieś ci nauczyciele tę wiedzę, doświadczenie, materiały, pomysły na pracę z uczniami muszą czerpać. Świetnie. Zyto, powiedz mi proszę, jakie masz najbliższe plany zawodowe, bo właśnie masz ich dużo, robisz w ogóle mega fajne rzeczy, więc bardzo podziwiam twoją pracę, twoją aktywność, no i rzeczywiście pokazujesz tak zupełnie na swoim przykładzie, jak ten zawód nauczyciela może funkcjonować, tak? Więc co teraz planujesz? Wiesz, moja córka by odpowiedziała, że ciągle to samo, ciągle tylko szkoła, edukacja, tworzenie kart pracy, jak to moja córka mówi. Jakby wiesz, myślę sobie, że moim celem jest to, żeby też rozwijać ten swój ośrodek, żeby on rzeczywiście stał się takim no, fajnym, rozpoznawalnym centrum doskonalenia nauczycieli. Staram się otaczać fantastycznymi nauczycielami, praktykami. Współpracuję z 30 ponad nauczycielami, którzy mają no, ogromny warsztat, bogaty warsztat taki nauczycielski i trenerski i jak oferuję jakieś szkolenia, to chcę, żeby były one naprawdę wysokiej jakości, ale też tak jak mówił, no cały czas się rozwijam, jakby moją piętą achillesową niestety i kulą trochę u nogi jest to, że nie znam języka angielskiego, ja jestem jeszcze z tych czasów, gdzie uczyłam się języka rosyjskiego i niemieckiego, zdawałam maturę też z języka rosyjskiego niestety i ten język angielski byłby mi bardzo potrzebny, ale niestety po pierwsze nie mam jakby kompetencji chyba językowych, żeby się nauczyć, chociaż moja córka... No właśnie, jako nauczyciel wiesz, że nie. Tak, jakby już próbowała wielokrotnie, sama uczy dzieci też, bo jakby pracuje na rynku hiszpańskim, skończyła lingwistykę w zakresie angielskiego, hiszpańskiego, świetnie to robi, ale ja mnie nie potrafi nauczyć, więc chyba tutaj coś jest ze mną nie tak. Wiesz, nie mam też czasu, bo jakby jak zajmuję się innymi rzeczami, no to na to trochę brakuje mi czasu, więc chciałabym w najbliższej przyszłości, co roku to mówię, chociaż w takim minimalnym stopniu opanować ten język angielski, żeby chociaż w sposób komunikatywny i to sobie biorę za taki priorytet i za honor, że się w końcu będę tego uczyła. Wiesz, rozwijam też z Jolą tę naszą platformę szkolenia.specjalnie.pl, gdzie jest mnóstwo już materiałów dla nauczycieli, wzorów, przykładów różnych też kart pracy, ćwiczeń, zadań, pomysłów na aktywizację uczniów i dokumentację nauczyciela, więc tu cały czas pracujemy teraz nad teczką dla nauczycieli, którzy pracują z dziećmi ze spektrum autyzmu, mnóstwo ciekawych propozycji, ćwiczeń, zadań, kart pracy i pewnie w tym obszarze się też będę gdzieś tam coraz bardziej rozwijała. No i też teraz, wiesz, korzystam z różnych kursów dotyczących sztucznej inteligencji, bo też chcę ją zgłębić bardziej, żeby też być bardziej też profesjonalną podczas różnych szkoleń. Też nie ukrywam, że dostałam dwie propozycje współpracy, jedna w dużym projekcie Steamowym, gdzie tworzy się taka duża platforma na temat właśnie pracy metodą STEAM, gdzie też tworzę dla nich różne materiały, artykuły i też jakby będę miała rozmowę jeszcze w innych obszarach. Też tutaj będzie fantastyczny niebawem taki no w ogóle eksperymentalny projekt od września, fundacja szkolna i tutaj inna jeszcze fundacja tworzy to, nie mogę nic jeszcze na ten temat powiedzieć, ale też mam jutro akurat spotkanie w tej sprawie, więc może będę miała swój jakiś skromny udział w rozwoju tej eksperymentalnej działalności, więc
cały czas się rozwijam, poszukuję nowych obszarów do, wiesz, aktywności, też do współpracy z innymi nauczycielami, lubię się uczyć od innych, podziwiam, podpatruję, dlatego też mam i konto na LinkedInie, i na Facebooku, i na Instagramie, patrzę, uczę się od innych nauczycieli, czerpię z ich inspiracje różne do swojej pracy, no i też mocno trzymam kciuki za edukację, za nasze dzieciaki, uczniów, nauczycieli. Mam nadzieję, że będziemy wspólnie budować na taką fajne miejsce i też za kilka lat będziemy mogli powiedzieć, że edukacja w Polsce się bardzo, bardzo mocno zmieniła. Też mam taką nadzieję, też właśnie to dotyczy moich dzieci, natomiast no, pamiętajmy o tym, że właśnie że te dzieci będą kreowały też ten nasz rynek pracy i to, jak będziemy funkcjonować jako społeczeństwo, więc kawał dobrej roboty robisz, więc bardzo się cieszę, bardzo ci dziękuję, że też się podzieliłaś tutaj i swoją wiedzą, i tym entuzjazmem, i całą sobą, no i trzymam kciuki za twoje projekty. A bardzo dziękuję, ja jestem wdzięczna, wiesz, że takie osoby jak ty jakby wychodzą z tego świata też biznesu do edukacji, jakby że widzicie potencjał w właściwie funkcjonującej edukacji, w dobrze wykształconych młodych ludziach, którzy później na ten rynek pracy trafią, że interesujecie się jako rodzice, ale też właśnie jako przedsiębiorcy tym, co się dzieje w edukacji. To jest jakby pokrzepiające, to cieszy i daje też taką myśl i perspektywę, że będzie coraz lepiej i wszystkim nam będzie coraz mocniej zależało na edukacji, która jest sprawą nas wszystkich, rodziców, nauczycieli, ale też tak jak powiedziałaś, biznesu. Świetnie. Wszystkiego dobrego w takim razie, Zyta, i jesteśmy również w kontakcie. Dziękuję bardzo za rozmowę.